siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy serdecznie w piątym odcinku podcastu Szósty Set. Witają Państwa Piotr Złoch, Filip Korfanty. No i nie wita Was dzisiaj Michał Kwietnia-Bębnowski. Smaży się na odległej Teneryfie, parę tysięcy kilometrów od nas, więc w tym odcinku to my postaramy się opowiedzieć Wam o tym, co wydarzyło się w siatkarskim tygodniu w Plus Lidze, a wydarzyło się bardzo dużo. Niespodzianki, porażki faworytów, zwycięstwa faworytów, słabsze występy gwiazd, lepsze występy gwiazd, to wszystko było w tym tygodniu. No i dwie kolejki, piąta kolejka i szósta kolejka, obie kolejki pełne spotkań, które zapowiadały się bardzo emocjonująco, obie kolejki, w których też, jak w zeszłym odcinku powiedzieliśmy, mogły zwiastować niespodzianki i te niespodzianki się wydarzyły. Pierwsza niespodzianka już w pierwszym meczu piątej kolejki, który odbył się we wtorek 17 października o godzinie 19:00 w Torwarze. Oniko Warszawa podejmowała Espadon Szczecin i przed samym meczem wydawało się, że to Oniko Warszawa jest absolutnym faworytem do zwycięstwa, ale Warszawa w starciu ze Szczecinem nie zdobyła nawet seta. No i Filipie, jakiś komentarz może tego spotkania, czy coś Ci się rzuciło w oczy? Na pewno na Torwarze zawodnicy Oniko Warszawa nie poprawili sobie humorów, przegrywając ze Spadonem Szczecin w 3 setach. W tym meczu po raz pierwszy w szóstce zespołu Michała Gogola wyszedł Bartłomiej Klut, o którym wspominaliśmy w poprzednim spotkaniu, wygranym przez Espadon 3-2 z Bydgoszczą, i wygląda na to, że łatwo miejsca na boisku nie odda. W trzysetowym meczu zdobył 16 punktów, za 4 więcej niż Marcin Wika, który tworzył w tym meczu kolejny raz już parę przyjmujących z Michałem Ruciakiem, a po stronie gospodarzy, jeżeli chodzi o personalia, to miejsce w składzie stracił Jan Nowakowski kosztem sprowadzonego dość późno Sebastiana Wardy, a szansę w coraz większym wymiarze czasowym dostaje Sharon Vernon Evans, który pojawił się na boisku w drugim secie i pozostał na nim już do końca meczu, ale pomimo tego, że skończył połowę z 12 ataków, to nie odmienił losu tego spotkania. Espadon chyba nadspodziewanie gładko zwyciężył w tym meczu, wywożąc bardzo cenne 3 punkty ze stolicy. Tak, Espadon wywozi bardzo cenne 3 punkty ze stolicy. Trudno wskazać jakiś jeden konkretny element, który mógł zadecydować o zwycięstwie, ale pobieżne spojrzenie na statystyki pokazuje, że to chyba zagrywka miała tutaj decydującą rolę. Espadon Szczecin niewiele błędów, aż 6 zdobytych punktów zagrywką. To, na co wskazywali obserwatorzy meczu w Warszawie, było to, że w Warszawie po raz kolejny już chyba w tym sezonie zabrakło zimnej krwi w końcówkach. Trochę tak jak się mówi, statystyka jest największym kłamstwem i wydawałoby się, że wszyscy zawodnicy Warszawy zagrali mecze może nie najlepsze, ale na pewno bardzo przyzwoite. Natomiast jeżeli chodzi o końcówki, to tutaj Warszawa sobie nie radziła. Tej presji warszawianie nie udźwignęli przede wszystkim w końcówce trzeciego seta, gdzie posiadając aż 3 punkty przewagi przy stanie 23-20, kolejne 5 akcji warszawianie przegrali. Wszedł wtedy na zagrywkę Marcin Wika i Marcin Wika kolejny bardzo dobry występ. Trochę wskazywaliśmy, że może Michał Ruciak i Marcin Wika nie stanowią takiego duetu, który jest w stanie Espadon poprowadzić do zwycięstw, ale okazuje się, że na pewno zapewniają dobre przyjęcie, z czego umiejętnie korzysta Emiter Vaporti. No i póki co Szczecin, pomimo tego pierwszego występu w Olsztynie, który może nie był najlepszy, punktuje, myślę, zaskakująco dobrze. Trzymając się chronologii piątej kolejki, drugi mecz o godzinie 17 już w środę, a nie we wtorek, rozpoczął się w Katowicach, gdzie GKS Katowice podejmował w derbach województwa śląskiego MKS Będzin. Spodziewałem się przed tym meczem 4 setów, spodziewałem się może podziału punktów, a tymczasem GKS Katowice wygrywa 3-0 i wydaje się, że jest to wynik, który zawiódł trochę kibiców z Będzina. Myślę, że tak. Myślę, że kibice z Będzina mogą mieć spory niedosyt, zwłaszcza, że 2 z tych setów Katowice wygrały 2 punktami, to znaczy tam było w pierwszym do 21 ok, ale później do 23-24. Ogólnie można powiedzieć, że Piotr Gruszka po efektownym 3-setowym zwycięstwie w Gdańsku zdecydował się podtrzymać pomysł na pierwszy skład, w którym znaleźli się Dominik Wiczak i Bartosz Mariański, i o ile ten drugi został wybrany MVP spotkania, to Dominik Wiczak skończył w całym meczu tylko 2 z 9 piłek i atak Katowiczan, tak jak na początku sezonu, wspomagać musiał Karol Butrym, który skończył ostatecznie 8 z 16 ataków, a jeśli jesteśmy już przy atakujących, to pierwszy raz w sezonie Będzina na pewno zawiódł Rafael Arauzio, który w pierwszym secie skończył tylko 1 z 8 ataków, w drugim 1 z 7, w trzecim nie skończył żadnego z 2. We wszystkich miał ujemną efektywność ataku i o ile statystycznie dobry mecz w ataku zagrali wreszcie obaj przyjmujący jednocześnie, to o porażce drużyny Stelio de Rocco zadecydował chyba w głównej mierze pierwszy słaby mecz Brazylijczyka, bo zmieniający go Rafał Paryna również zagrał na ujemnej efektywności ataku. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że właśnie brakuje takiego meczu Będzina, kiedy zagra dobrze Arauzio i dwaj przyjmujący. Dziś jest troszkę jeszcze inny wariant, czyli na dobrej skuteczności w ataku grali przyjmujący, a zupełnie nie włączyli się w to atakujący Będzina. Tak, wspomniałeś o Karolu Butrynie. Karol Butryn ani jednego z 3 setów rozegranych w Katowicach nie rozpoczął w wyjściowym składzie. Pierwszy set dograł od początku do końca Dominik Wiczak. W drugim, trzecim secie faktycznie Karol Butryn już Dominika Wiczaka zmieniał i patrząc po statystykach, patrząc po fatalnym meczu atakujących MKS-u Będzin, naprawdę sztuką byłoby, gdyby GKS Katowice oddał w tym spotkaniu chociaż 1 punkt. No, nie da się wygrywać spotkania w sytuacji, gdy twoi atakujący kończą wyłącznie 3 ataki z 27, a przy tym popełniają aż 5 błędów i dają się 6 razy zablokować. To nawet bardzo dobra postawa Marcina Walińskiego, znowu zresztą, nie wystarczyła na to, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Patrząc jeszcze w statystyki zagrywki, to znowu tutaj wydaje się, że KS Katowice miał bardzo dobrze wypośrodkowany poziom ryzyka, jak i skuteczność zagrywek. Marcin Komenda, 7 punktów, to jest chyba już kolejny taki wynik Marcina w tym sezonie i muszę przyznać, że o ile, tak jak mówię, po samych statystykach nie da się ocenić tego, jak Marcin Komenda rozgrywa, natomiast trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o to, co dokłada na zagrywce, co dokłada bloku, co dokłada w ataku, no to jest to kolejny doskonały mecz tego zawodnika, który punktował lepiej od Serhija Kapelusa i Dominika Witczaka, czy też Emanuela Kochuta. No to myślę pokazuje bardzo dużo. Meczem, który elektryzował zdecydowanie najmocniej siatkarską Polskę, albo co najmniej jeden z meczów, które najmocniej elektryzowały siatkarską Polskę, było starcie w Olsztynie. Indykpol AZS Olsztyn w hali Urania podejmował PGE Skrę Bełchatów. Jak zaznaczyli komentatorzy, w ciepłej hali Urania, więc tym razem nie była to hala Urania, która miała temperatury bliższe temperaturom w iglo. Dodatkowo halę Uranie rozgrzali zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Ja osobiście tak dobrego meczu w wykonaniu AZS-u Olsztyn nie widziałem już od kilku sezonów, a ten poprzedni sezon był naprawdę bardzo udany. Halę Urania rozgrzali nie tylko zawodnicy, ale też kibice, którzy wypełnili ją w całości. Skra Bełchatów w tym meczu wystąpiła bez Streczko Lisynacza w kadrze, o którym komentatorzy mówili, że pojechał na badania. W 6. mecz zaczął Karol Kłos, który miał długą przerwę w grze. Z kolei Nikołaj Pęczew wyszedł w składzie za Ebadipura, a pierwsza 6 Olsztyna była standardowa, bez żadnych zmian, czyli grali po prostu ci co zawsze, a mecz dostarczył z pewnością wielu emocji. Poza pierwszym setem, gdzie Skra w połowie wypracowała sobie wysoką przewagę i utrzymała ją już do końca. W zasadzie od połowy drugiego seta zaczęła się zarysowywać delikatna przewaga drużyny z Olsztyna. Oni lepiej zaczęli sobie radzić z mocnymi zagrywkami drużyny z Bełchatowa, z czym nie radzili sobie w secie pierwszym. I sami dokładali bardzo agresywną zagrywkę, bardzo mądrą grę w ataku. Jeżeli dobrze pamiętam, w całym drugim secie AZS Olsztyn popełnił tylko jeden błąd, albo tylko raz został zablokowany. Prym wiódł tutaj Janek Hadrawa, który zagrał bardzo dobry mecz i finalnie otrzymał nagrodę MVP. No i standardowo w ramach naszej małej akcji Mistrzowie Świata Juniorów Watch, Kuba Kochanowski, pierwsze starcie z rywalem o bardzo dużym potencjale i z rywalem, który, no, trzeba przyznać, walczyć będzie o najwyższe cele, bo tak w tym momencie wygląda drużyna PGE Skry Bełchatów. No i Kuba Kochanowski poza kilkoma błędami na zagrywce, kolejny świetny mecz. Bez błędu, ani razu nie zablokowany, atakował aż 20 razy i skończył 13 z 20 ataków. Statystyki nie pokazują dobrze tego, co Kuba Kochanowski pokazywał na boisku, bo on przede wszystkim pokazywał doskonałe przemieszczanie się na bloku. Nie radził sobie może tak dobrze ze środkowymi z PGE Skry Bełchatów, którzy też atakowali wiele razy i akurat atakowali też bardzo skutecznie, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o poruszanie się na bloku, docieranie z blokiem do skrzydeł, tutaj Kuba Kochanowski zagrał kolejny świetny mecz. Tak, odnośnie Mistrzowie Świata Juniorów Watch bardzo dobrze podsumowali grę Kochanowskiego. Dużo emocji dostarczyły trzeci i czwarty set w tym meczu. W trzecim Olsztyn prowadził już 20-15, ale po chwili na prowadzeniu byli już tylko 22-21, ale trochę szczęścia mieli na koniec tego seta, ponieważ dwie zagrywki Skry zwolniły na taśmie, to znaczy najpierw zagrywka Wlazłego, potem Bednoża i ataki po tej zagrywka skończył Thomas Rousseau. Natomiast w czwartym secie na prowadzeniu 22-21 było już Skra, wtedy zagrywkę popsuł Bartosz Bednosz, po czym miała miejsce chyba najbardziej kontrowersyjna sytuacja związana z challenge'em. Mianowicie piłka po zagrywce Zniszczała trafiła już w boisko, o czym mogliśmy się przekonać na powtórkach z kamer Polsatu. Po tym jak piłka spadła w boisko, odbiła się od buta Mariusza Wlazłego, po czym Skra wyprowadziła skuteczny atak. Sędziowie na podstawie wideo z challenge nie byli w stanie dostrzec, że piłka po zagrywce Zniszczała dotknęła już boiska. Tam w furię wpadł trener Sandili, a sędziowie wykazali się wyrozumieniem, nie każąc Włocha nawet żółtą kartką, A ciekaw jestem, co powiedział do niego Mariusz Wlazły. Na obrazie telewizyjnym widać, jak podchodzi w jego kierunku. Mówi kilka słów, niestety tyłem do kamery. Ale to nie koniec kontrowersji związanych z systemem challenge. Chwilę wcześniej, przed zagrywką Miłosza Zniszczoła, na zagrywkę powędrował w drużynie PGE Skry Bełchatów Mariusz Wlazły. I tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo okazuje się, że kamery Polsatu pokazywały ewidentnego asa, który wylądował na końcowej linii. I to nie było delikatne zahaczenie o linię, tylko był to ewidentny as serwisowy w wykonaniu Mariusza Wlazłego. To była zagrywka, z tego co kojarzę, która dawałaby Skrze Bełchatów prowadzenie 22-20. Challenge pokazał je tak, że kamery Polsatu się mylą. I teraz pytanie, czy to jest możliwe, żeby dwie kamery pokazywały tak różny obraz? I pytanie, czy nie powinno być tak, że na obrazie challenge'owym powinniśmy jednak zobaczyć co najmniej kilka klatek, bo zobaczyliśmy w zasadzie wyłącznie jedną klatkę, która pokazywała piłkę, która rzekomo była na aucie, natomiast myślę, że kamery Polsatu też dobrej jakości pokazały, że bardzo jestem ciekaw, co do powiedzenia na ten temat miałby komisarz Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest to rozwiązywane w telewizji niezbyt fortunnie, dlatego że zwykle przy tym, jak piłka jest na aucie, to pokazywana nam jest tylko jedna klatka, to znaczy my nie potrafimy ocenić, czy ta piłka wcześniej się spłaszczyła, czy nie spłaszczyła, w którym momencie ta piłka w ogóle swojego całego lotu się znajduje. Jeśli jest piłka w boisku, to okej, wystarczy jedna klatka, już widzimy, czy piłka miała kontakt, czy nie. Natomiast jeśli piłka ląduje na aucie, to jednak warto by pokazać kilka klatek wstecz. I myślę, że gdybyśmy coś takiego zobaczyli tutaj, to być może nie byłoby żadnych kontrowersji. To znaczy zobaczylibyśmy to, co sędziowie, na kilka klatek wstecz i być może rzeczywiście ta piłka jakimś cudem jednak wylądowała w całości na aucie. Moim zdaniem powinno być to rozwiązywane w ten sposób, że przy aucie powinniśmy widzieć cały efekt spłaszczenia. Tak czy inaczej, kontrowersje kamery challenge'owej dotknęły jedną i drugą drużynę, jeżeli można tak to ująć, bo myślę, że to jest zawsze dość ryzykowne stwierdzenie. Challenge nie przesądził tutaj o zwycięstwie ani jednej, ani drugiej drużyny. Myślę, że o tym, że AZS Olsztyn nie zdobył 3 punktów w tym spotkaniu, zadecydowała tutaj ta jedna sytuacja, w której Thomas Rousseau spanikował przy przechodzącej piłce. On tej piłki nie odegrał do Pawła Wojickiego, wykonał jakiś dziwny przyruch, który uniemożliwił Olsztynowi wyprowadzenie komfortowej akcji, a była to piłka już meczowa dla drużyny z Olsztyna. Więc tutaj Thomas Rousseau delikatnie zawiódł swoich kibiców. Podobną sytuacją odwdzięczył się Bartek Bednosz, który miał przechodzącą piłkę, która też mogła zakończyć seta. I muszę przyznać, że gdyby nie popisał się w kolejnych kilku akcjach bardzo dobrymi atakami, bo on nie skończył piłki na 29-27 dla PGE Skry Bełchatów, a była to bardzo łatwa piłka, była to piłka przechodząca. Podpalił się Bartek, wyrzucił piłkę parę metrów za linią końcową, ale 2 ostatnie ataki to już były bardzo skuteczne ataki Bartka Bednoża, no i udany pipe, który bardzo dobrze dopracowany ma już chyba z Grzegorzem Łomaczem, pozwolił Skrze na zdobycie 4. seta i wywiezienie co najmniej punktu z Olsztyna. Tak, a jeszcze chwilę przed tym udanym pipe'em Bartosz Bednosz wykonał bardzo trudną zagrywkę. Odnośnie w ogóle tej emocjonującej końcówki, to naszła mnie taka myśl, że właśnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest gra Bartosza Bednoża w ogóle od początku całego sezonu. Coś, co mi się zwłaszcza u niego podoba, to taka duża pewność siebie, czyli nie widać u niego, by nieudane akcje miały na niego zły wpływ, to znaczy tak jak tu było w 4. secie. Miał Olsztyn kilka piłek meczowych, po udanym bloku Karola Kłosa piłkę setową jednak miała Skra i wtedy atak zepsuł Bednosz, to o czym ty mówiłeś. Ale w kolejnych 2 akcjach on dostaje piłki i kończy je w bardzo dobrym stylu. A to już jest nie pierwsza taka sytuacja, gdzie Bartosz Bednosz coś psuje, po czym z dużą pewnością siebie podchodzi do kolejnej akcji. Zgadzam się w 100% z twoją oceną. Już ten mecz o Superpuchar Polski zwiastował, że Bartek Bednosz może prezentować się w tym sezonie bardzo dobrze i póki co wygląda na to, że to on jest podstawowym kandydatem do gry w 6. drużyny z Bełchatowa. Natomiast Milat Ebadipur i Nikolaj Pęczew to będą ci zawodnicy, którzy będą rotować. No i właśnie, Bartek Bednosz kończy 4. seta i wydawałoby się, że jak to często bywa po takim wygranym secie w końcówce, gdzie trochę atmosfera mogła już siąść w drużynie z Olsztyna, mówię o takim ogniu, który zwyczajowo jest rozpalony w końcówce. Tutaj ewidentnie wydawałoby się, że Skra Bełchatów wchodzi w tiebreaka na pełnych obrotach, natomiast Olsztyn te obroty może mieć lekko zwolnione. No i okazało się, że faktycznie początek tiebreaka tak właśnie przebiegał, że drużyna z Olsztyna nie radziła sobie tak dobrze, natomiast bardzo szybko nadgonili. To też pokazuje ich siłę mentalną, bo wyszli z trudnej sytuacji, bo przegrać w taki sposób seta w końcówce, a potem odbudować się w tiebreaku, no to muszę przyznać, że czapki z głów, bo pokazują, że naprawdę mają siłę mentalną i te końcówki trudne potrafią wygrywać. Przy stanie 8-6 dla drużyny PGE Skry Bełchatów wydawało się, że drużyna z Bełchatowa jest na drodze do zwycięstwa, ale z takim stwierdzeniem akurat nie zgodził się Kuba Kochanowski, który postanowił zdobyć 4 punkty z rzędu. Wyśmienite ataki na kontrach, aczkolwiek też trzeba przyznać, oddać Pawłowi Wojickiemu, że wykorzystał tego młodego zawodnika w doskonały sposób. I to dzięki bardzo dobrej postawie Kochanowskiego, przede wszystkim bardzo dobrej postawie Kuby Kochanowskiego, bo inni zawodnicy również grali w tym fragmencie seta, decydującym fragmencie, bardzo dobrze. Ta dobra postawa Kuby Kochanowskiego pozwoliła AZS-owi Olsztyn na wyjście na prowadzenie 14-11. Takiej przewagi w tiebreaku AZS już nie mógł nie wykorzystać. 3-2, zwycięstwo w tiebreaku 15-12 i trzeba wspomnieć pewną ciekawostkę, że jest to pierwsze zwycięstwo od 11 lat drużyny z Olsztyna, drużyną z Bełchatowa we własnej hali. Tak, a dla mnie takim trochę cichym bohaterem spotkania był Robert Andringa, który zagrał 6 zagrywek, a w całym spotkaniu łącznie 21 to jest tyle samo co Paweł Wójcki, obaj mieli największą liczbę zagrywek. To jest taka, wydawałoby się, trzecia opcja w ataku Olsztyna. On w tym meczu skończył 6 z 11 piłek, czyli wydaje się, że atakował mało razy, ale atakował moim zdaniem w ważnych momentach. Nie popełnił żadnego błędu, nie został zablokowany, a przyjmował przy tym aż 36 razy i przyjmował na dobrym procencie. O takich zawodnikach chyba często myślimy, że to są tacy ludzie, którzy są gdzieś na uboczu, że może nie mają wielkiego znaczenia, ale mi się właśnie wydaje, że bardzo należy takich zawodników doceniać, tylko z nimi jest taki problem, że oni rzadko atakują. Tak, to jest trochę taki kasus defensywnych pomocników w piłce nożnej, którzy tyrają dla drużyny, przebiegają niebotyczne ilości kilometrów, ale nie asystują, nie jest to ich główne zadanie, nie strzelają bramek i to również nie jest ich główne zadanie. Natomiast ci, którzy nieco lepiej znają się na piłce, dostrzegają, że takie postaci właśnie jak Sergio Busquets w Barcelonie czy w polskiej reprezentacji Grzegorz Krychowiak to są ludzie od czarnej roboty. Podobnie jak w siatkówce Robert Andringa jest takim zawodnikiem od czarnej roboty i myślę, że zawodników o takim profilu jak Robert Andringa w naszej lidze nie brakuje. Takich zawodników nie brakuje, a z nimi moim zdaniem jest taki problem, że my wiemy, że oni rzadko atakują, ale czasem trudno jest przewidzieć, kiedy oni dostaną piłkę. To znaczy, wiem, że teoretycznie powinniśmy ich odpuszczać w bloku, ale kiedy mamy to robić? Jak zaatakują na początku seta, na końcu czy w środku? I właśnie to, że one są ostatnią opcją w ataku, to wydaje się zawsze oczywiste, natomiast powinniśmy przewidzieć, kiedy tacy zawodnicy będą atakować. I tutaj ciekawa sytuacja miała miejsce w reprezentacji Brazylii. Tam takim właśnie defensywnym skrzydłowym był Murilo. Pierwszymi opcjami w ataku można założyć, że byli Wallace i Lucarelli. No i właśnie, kiedy odpuścić sobie bloku Murilo? I z analiz, które tam zlecił Stefan Antiga, to były te czasy właśnie, kiedy jeszcze naszym trenerem był Stefan Antiga, wyszło, że Bruno do Murilo, jeśli zagra raz, to do niego już nie powtarza. To znaczy, jeśli Murilo dostał piłkę, to mogliśmy grać opcją na drugie skrzydło lub na środek. To jest dopiero jakaś informacja, bo to, że gość jest trzecią opcją w ataku, niewiele nam mówi, ale jeśli już wyłapiemy, że Murilo nie dostaje drugi raz piłki w kolejnej akcji, to już jest coś wartościowego. No takie rzeczy moim zdaniem warto zwracać uwagę. Dokładnie. I właśnie w bardzo istotnym momencie piątego seta to Robert Andringa skończył w ekwilibrystyczny sposób, obijając piłką blok drużyny z Bełchatowa. Skończył piłkę na 9-9. No i to był punkt zwrotny tego seta, bardzo udana kontra. Tak jak mówisz, w przypadku takich zawodników nigdy nie wiadomo, kiedy będą atakować. Nie natomiast zastanawia jeszcze jedna rzecz. Dlaczego Skra Bełchatów wybrała taktykę obstrzeliwania z zagrywki Roberta Andringi? On tę zagrywkę przyjmował z uśmiechem na ustach. Był pod względem właśnie przyjęcia zagrywki doskonale dysponowany w ten środowy wieczór w Olsztynie. Trochę mnie zastanawia dobór taktyki ze strony trenera Roberto Piatcy. No, dla mnie też to jest ciekawe rozwiązanie. Być może chodzi o to, żeby po prostu zminimalizować szansę jego ataku, to znaczy, że wiemy, że on atakuje mało razy, a przez to, że w niego zagrywamy, może udaje się go na przykład położyć na boisku i przez to jesteśmy już w 100% pewni, że on na pewno tej piłki nie dostanie. Być może chodzi o to, ale mi jest ciężko coś takiego przewidzieć. Myślę, że to tyle o meczu w Olsztynie. Doskonały poziom sportowy, świetna atmosfera, na którą zwracali uwagę komentatorzy Polsatu Sport, którzy często dość niepochlebnie wypowiadali się o dość skostniałej i niespecjalnie rozgrzewającej atmosferze w hali Urania. W tym przypadku pełna hala, świetna atmosfera, kontrowersje sędziowskie, w tym meczu było wszystko, a najważniejsze, że był to mecz, który chyba uciszył krytyków, którzy twierdzili, że Plus Liga to nie jest liga o bardzo wysokim poziomie sportowym. Tak, ten mecz myślę był jedną z najlepszych wizytówek tej ligi jak na razie po tych 5-6 kolejkach, które rozegraliśmy. Trzeci mecz w tej kolejce był mecz w Jastrzębiu. Jastrzębski Węgiel podejmował drużynę z Gdańska, która przyjechała świeżo po topie etapie na własnej hali, czyli porażce 3-0 z GKS-em Katowice. Natomiast Jastrzębski Węgiel wygrał w Zawierciu 3-0 i wydawało się, że Jastrzębski Węgiel ma już za sobą ten słabszy okres, który zwiastowała porażka z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Gładka porażka 3-0 na wyjeździe. 3-2 dla Trefla Gdańsk. Filipie, zaskoczenie, nie zaskoczenie? Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie. Spotkały się moim zdaniem dwie bardzo zbliżone poziomem drużyny. Dla mnie to spotkanie miało przedziwny przebieg, zwłaszcza sądząc po rozkładzie ataku w obu drużynach. W Jastrzębskim Węglu aż 61 razy atakował Maciej Muzaj, kończąc 30 z nich, co dało 49% skuteczności, a pomimo tak ogromnej liczby ataków była to skuteczność najlepsza w zespole. Kolejny pod względem liczby ataku był Oliwa, która atakowała 32 razy, ale Kubańczyk skończył tylko 12 z nich, popełnił przy tym 6 bezpośrednich błędów i był 3 razy zablokowany. A warto wspomnieć, że Kubańczyk w trzecim secie w ogóle nie pojawił się na boisku i o ile w ataku, biorąc pod uwagę jego ogólną rolę, no raczej nie zawiódł Quiroga, który skończył 12 z 28 piłek, to skuteczności w ataku na pewno zabrakło pozostałym przyjmującym Jastrzębia, którzy pojawili się na boisku. Mam tutaj na myśli Jasona Deloko, który skończył tylko 2 z 8 piłek, a Marcin Ernastowicz nie skończył żadnej z 5. Skutecznością w ataku nie popisali się też środkowi gospodarzy, którzy kończyli tylko 7 z 23 ataków. W naszych analizach przedsezonowych, zastanawialiśmy się trochę, czy Hidalgo Oliwa jest w stanie powtórzyć tak dobry sezon. On zaczął z kopyta tym meczem z PGE Skrą Bełchatów wygranym przez Jastrzębie 3-1. Natomiast od tego meczu ta postawa Kubańczyka z niemieckim paszportem już nie jest aż tak dobra, jak była w zeszłym sezonie. Zagrywki nie punktuje aż tak dobrze. Problemy w ataku. Hidalgo Oliwa, no i w takich sytuacjach, gdzie Oliwa gra gorzej, alternatywy na pozycji przyjmującego w drużynie Jastrzębskiego Węgla no nie są w stanie go godnie zastąpić. No też trudno się dziwić, no w końcu jest to zawodnik, który w zeszłym sezonie grał na niebotycznym poziomie. No i nie dziwi chyba to, że to akurat Maciek Muzaj atakował aż 61 razy, bo dobrze wiemy, jak wygląda rozkład ataku w drużynie Jastrzębskiego Węgla. Środkowi nie są wybitnie ofensywni. Lukas Kampa raczej woli grać od skrzydła do skrzydła z okazyjnym wykorzystaniem środka. No i tutaj, gdzie brakuje lewego skrzydła, no to oczywiste jest to, że to Maciek Muzaj musiał wziąć na siebie grę i trzeba przyznać, że zrobił to bardzo dobrze. Myślę, że gdyby nie Maciek Muzaj, Jastrzębski Węgiel nie mógłby marzyć o zdobyciu punktu w starciu z Gdańskiem. Tak, a zarówno po tym meczu, jak i po meczu kolejki późniejszej Marek Lebiediew mówił o tym, że ten jeden punkt, który oni zdobyli, to jest trochę dla nich jak wygrana. Ale też powiedziałem przedtem, że dziwny przebieg miało to spotkanie, patrząc na oba zespoły. I w przypadku drużyny Anastasiego miałem tutaj na myśli, że najwięcej atakował przyjmujący Artur Szalpu, który dostał 43 piłek. Po 30 razy atakowali Damian Szulc i Mateusz Mika i obaj zanotowali też identyczną skuteczność 35%. Na dobry start sezonu na pewno ma Piotr Nowakowski, który w meczu zagrywał najwięcej razy i chyba można powiedzieć, że dzięki poprawie swojej dyspozycji powraca do ścisłej czołówki środkowej naszej ligi. W tiebreaku 7 bezpośrednich błędów popełnili gospodarze, co moim zdaniem zadecydowało o tym, że spotkanie wygrali goście i wywożą z hali Jastrzębskiego Węgla 2 punkty. Klebediu w wypowiedziach po ostatnich kilku spotkaniach zaznacza, że to nie jest ten poziom pewności w grze, który prezentowała drużyna Jastrzębskiego Węgla w poprzednim sezonie. Drużyna ze Śląska cały czas ma nad czym pracować i wydaje się, że ci, którzy drużynę ze Śląska typowali już jako pewnego uczestnika półfinału w tym sezonie, to co prezentuje drużyna Marka Lebediu nie jest chyba aż tak dobrym poziomem gry, żeby można było spokojnie określać Jastrzębski Węgiel jako drużynę, która w tych półfinałach wystąpi. W ogóle póki co ten sezon jest naprawdę zwariowany, bo Skra przegrywa z Jastrzębskim Węglem, przegrywa z AZS-em Olsztyn, wygrywa z Rysowią, Zaksa wygrywa z Jastrzębskim Węglem. Pomieszanie z poplątaniem, bardzo trudno jest cokolwiek przewidzieć. Również 18 października o godzinie 18 miało miejsce spotkanie CRA do Czarnych Radom z drużyną BBTS-u Bielsko-Biała. Zespół Czarnych po przegranym tiebreaku w Kielcach miał swoim kibicom na pewno dużo do udowodnienia i pomimo niezbyt optymistycznych informacji odnośnie Dejana Bęcicia zdołał w 3 setach pokonać BBTS Bielsko-Biała, notując przy tym pierwsze zwycięstwo we własnej hali w tym sezonie. Dejan Bęcic prawdopodobnie pauzować będzie jeszcze przez około 4 tygodnie i jak można się dowiedzieć z oficjalnej strony CRA do Czarnych Radom, obecnie przebywa w Słowenii, gdzie zajmują się nim specjaliści drużyny narodowej, a w związku z tą sytuacją klub niebawem ma poinformować, jakie działania podejmie w związku z sytuacją braku drugiego rozgrywającego. Kolejny na tym mecz w podstawowym składzie rozpoczął Kamil Droszyński, natomiast zmiana nastąpiła na pozycji środkowego. Miejsce na boisku stracił Norbert Huber, a na jego miejsce skoczył Michał Ostrowski. CRA zaliczył 8 punktowych bloków, 5 asów serwisowych serwisowych i świetno skuteczny w ataku i to przyczyniło się do 3-setowego zwycięstwa nad zespołem trenera Chudika i w jakimś stopniu na pewno poprawiło to nastroje radomian. Więcej punktów zdobył Michał Filip. Z kolei drużyna z Bielska-Białej kolejny mecz rozpoczęła z Jarosławem Maciejczykiem na rozegraniu, bo w kadrze nie pojawił się Harrison Pico, który leczy kontuzję kolana. Kolejny nieudany mecz zaliczył Bartosz Janeczek, szybko został zmieniony, tak jak w poprzednich meczach, ale nic dobrego to nie przyniosło. Podobnie jak Rafael Arauzio w barwach Będzina, swój prawdopodobnie najsłabszy mecz w sezonie zaliczył Olek Krykun, który skończył tylko 4 z 14 ataków. No i mówiliśmy ostatnio, że drużyna BBTS-u Bielsko-Białej może nie będzie takim chłopcem do bicia, ale na razie niestety nie notują dobrych wyników i po 4 rozegranych spotkaniach są oni bez zwycięstwa. Natomiast pierwsze zwycięstwo we własnej hali zaliczyli radomianie. To na co warto zwrócić uwagę, bardzo dobry mecz Michała Filipa, swoje zrobił również Tomasz Fornal, 7 z 10 skończonych ataków, dobre przyjęcie, chociaż tylko 8 piłek przyjętych przez 3 sety. Z upartością godną osła BBTS Bielsko-Biała zagrywał w Dustina Łotena. Akurat jeżeli chodzi o element przyjęcia, to ten zawodnik prezentuje się bardzo dobrze. A w ogóle to jest związana ciekawa sytuacja z Łotenem, że większość zespołów zagrywa właśnie Łotena najwięcej razy. To jest dla mnie trochę niezrozumiała sytuacja, bo moim zdaniem Amerykanie sobie z tym radzi całkiem nieźle. Tą teorię dopiero obaliła Zaksa, która już w meczu kolejnej serii spotkań zagrywała najwięcej razy w Tomasza Fornala, ale do tego jeszcze wrócimy. Bardzo dobry mecz Tomka Fornala, Norbert Huber, który, tak jak wspomniałeś, z podstawowego składu wypadł Norbert Huber, który bardzo dobrze prezentował się na zgrupowaniach i na meczach Mistrzów Świata Juniorów. On tam wtedy nie odstawał aż tak bardzo od Kuby Kochanowskiego. Natomiast okazuje się jednak, że seniorska siatkówka na najwyższym poziomie stawia dużo większe wymagania niż siatkówka juniorska. No i póki co z tymi wymaganiami to Kuba Kochanowski radzi sobie bardzo dobrze. Natomiast Norbert Huber cały czas jeszcze ma nad czym pracować. No i chyba z tego powodu właśnie to Michał Ostrowski wystąpił jako drugi zawodnik na środku. No i Dmitro Teriomienko, też bardzo dobry występ. 7 z 9 skończonych ataków, dołożony as i blok. Myślę, że jak na 3-setowy pojedynek bardzo, bardzo przyzwoite. Robert Prygiel może być chyba w końcu zadowolony z występu swojej drużyny, natomiast rywal nie z najwyższej półki, i cały czas jeszcze ten poziom sportowy drużyny z Radomia będzie weryfikowany w kolejnych kolejkach. I myślę, że gdy przyjdą te trudniejsze spotkania, Czarni Radom mogą mieć już duży problem z tym, żeby punktować, ale punkty za zwycięstwa są takie same w przypadku zwycięstw nad Bielskiem Białą, jak i w przypadku zwycięstw nad Zaksą Kędzierzyn-Koźle czy PGE Skrą Bełchatów. Bardzo, bardzo udany występ drużyny z Radomia. Również o godzinie 18 w ten sam dzień miał miejsce mecz Łuczniczki Bydgoszcz z Dafispołem Kielce. To spotkanie różnie zakończyło się wynikiem 3-0. MVP tego meczu został Bartosz Filipiak, ale trzeba wspomnieć, że kolejny bardzo dobry mecz Piotrego na nieba i chyba najbardziej udany mecz w ataku Henryka Batazima. Z pewnością mocno przyczyniło się to do zwycięstwa w 3 setach Łuczniczki. Bułgarski przyjmujący skończył 15 z 21 ataków, nie popełnił bezpośredniego błędu i nie dał się zablokować, a dołożył do tego 3 asy serwisowe. Z kolei o Henrykie Batazimie w wywiadzie dla Sportowych Faktów wypowiedział się niedawno Jakub Bednaruch. Mogliśmy się z tego wywiadu dowiedzieć, że pracowano nad jego atakiem, to jest nad tempem, podejściem i kierunkami i chyba zaczyna to przynosić efekty, bo Brazylijczyk skończył 11 z 20 piłek, co dało skuteczność 55%. I statystycznie jego najlepszy mecz w tym elemencie. Z dobrej strony pokazał się wspomniany wcześniej MVP Bartosz Filipiak, który skończył 15 z 25 ataków, dla którego podobnie jak dla Bartłomieja Kluta był to pierwszy mecz w tym sezonie rozpoczęty w podstawowym składzie, a ogólnie rzecz biorąc wysoka skuteczność skrzydłowych dała komfort gry Edgardo Goasowi i w efekcie wszyscy skrzydłowi zanotowali ponad 20 ataków, a patrząc na statystyki tego spotkania, ten mecz był chyba bardzo wyrównany. Dobro około 50% skuteczność w ataku utrzymali 3 skrzydłowi drużyny z Kielc, a Kielczanie zaliczyli też większą liczbę bloków niż ich rywale, wygrywając w tym elemencie 9-7. Do tego biorąc pod uwagę wygraną z Radomiem w poprzedniej kolejce, to drużyna Wojciecha Serafina może chyba czuć duży niedosyt po tym wyniku. Drużyna Wojtka Serafina może czuć lekki niedosyt. Bydgoszcz wydaje się, że się zaczyna rozpędzać. To cały czas jest drużyna, która jest kompletnie nowa. Nowa para przyjmujących, nowy rozgrywający, który musi stworzyć sobie styl współpracy z innymi zawodnikami w drużynie. Myślę, że czas będzie procentował, jeżeli chodzi o drużynę z Bydgoszczy. I tutaj mieliśmy pojedynek 2 polskich trenerów. I właśnie Kuba Bednaruk, ten bardziej doświadczony już w roli pierwszego szkoleniowca, ograł Wojtka Serafina. Zobaczymy co dalej. Wydaje się, że Bydgoszcz ten gorszy moment ma już za sobą, szczególnie jeżeli, tak jak wspomniałeś, Enrique Batagim poprawi skuteczność w ataku, czego zdecydowanie brakowało mu w poprzednich spotkaniach. To wydaje się, że będzie to naprawdę drużyna, która jest w stanie powalczyć z każdym. Pierwszy mecz telewizyjny Indykpol AZS Olsztyn PGE Skra Bełchatów o godzinie 18, a drugi mecz telewizyjny to już mecz Cuprum Lubin z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. 20:30 ten mecz miał pokazać, czy Cuprum Lubin jest w stanie nawiązać walkę z najlepszymi w lidze, czy jest w stanie powalczyć o coś więcej i czy jest w stanie może nawet powalczyć o medal. Oczywiście to dopiero pierwsze spotkanie, ale myślę, że jakieś wnioski już można na ten temat wyciągać. Tak jak ty, Piotrze, mówiłeś, ten mecz mógł pokazać, czy zespół z Lubina będzie mógł powalczyć z tymi najlepszymi w naszej lidze. Moim zdaniem tak, Lubin będzie mógł powalczyć z najlepszymi. W tym meczu, podobnie jak w meczu Olsztyna ze Skrą, nie brakowało emocji i dużych zwrotów akcji. W pierwszym secie przy piłce setowej 24-22 dla Lubina popisał się Morris Torres, który skończył atak, po czym wykonał trudną zagrywkę. Ataku nie skończyli Lubinianie. Piłkę w kontrze na drugą linię na trójbloku dostał właśnie Torres. Zdobył punkt, doprowadzając do remisu, po czym kolejnymi dwoma zagrywkami utrudnił sytuację Cuprom. W efekcie w ostatniej akcji seta zablokowany stał Kaczmarek, a chwilę wcześniej przy stanie 23-21 Portorykańczyk zaliczył też punktowy blok. Drugi set pewnie wygrała drużyna z Lubina, która wypracowanie na początku wysokiej przewagi nie oddała już do końca seta. Natomiast końcówka już trzeciego seta to znów grana przewagi. Przy 24-23 dla Lubina nie popisał się Masny, który posłał bardzo łatwą zagrywkę Mateusza Bieńka. Ten przyjął ją bez problemu, poradził sobie w ataku do środka, a następnie skierował łatwą piłkę w okolicy linii bocznej boiska, a tam błąd popełnił Robert Techt, który zamiast piłkę przyjąć, bo nie był pewny, czy ona wpadnie w boisko, czy nie, ocenił ją jako outową, a challenge pokazał, że piłka jednak była w boisku, a nierozsądną decyzję Techta o nieprzyjmowaniu tej zagrywki najlepiej podsumował trener Partick Diflo, który ze złości wyrzucił swój notes. Elementem siatkarskiego abecadła jest to, że w momencie, gdy nie jesteś pewny tego, czy piłka trafi w boisko, po prostu przyjmij. Robert Techt nie zastosował się do tej starej zasady, no i w ten sposób Cuprum straciło bardzo dobrą okazję do tego, żeby zdobyć drugiego seta i mieć już pewne punkty w starciu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Czwarty set już bez historii. Nie wiem, czy to już lekkie załamanie drużyny Cuprum Lubin, czy to aż tak dobra postawa drużyny z Kędzierzyna-Koźla. No i czwarty set w zasadzie bez większej historii. Od początku do końca Zaksa pewnie prowadziła. Czwarty set już dość pewnie wygrany przez Zaksę. W ważnych momentach zablokowany został Kaczmarek, co chyba można mu wybaczyć, bo Michał Masny wystawia do swojego atakującego bardzo dużo piłek, który dostał w tym meczu 61 piłek. Kolejni Robert Tech i Kate Pupart odpowiednio tylko 25 i 24 piłki. No, tyle samo piłek, czyli 61, dostał Maciej Muzaj w meczu Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk, ale tam mieliśmy 5 setów, a tutaj się skończyło na 4. Łukasz Kaczmarek jest dotąd zdecydowanie najczęściej atakującym zawodnikiem, wykonał już 241 ataków. Kolejny pod tym względem jest Jan Hadrawa, który atakował zaledwie 180 razy, czyli to jest różnica 61 ataków, z tym, że trzeba wspomnieć o tym, że Janek Hadrawa zagrał do tej pory o jeden mecz mniej niż Łukasz Kaczmarek. Niemiłosiernie ora Łukaszem Kaczmarkiem Michał Masny, ale w tym konkretnie meczu chyba nie ma co się dziwić, bo przyjęcie drużyny z Lubina nie było najlepsze. Marcin Kryś to nie jest zawodnik, o którym można byłoby powiedzieć, że jego postawa na pozycji libero to jest coś, co jest gwarantem bardzo dobrego przyjęcia i to jest coś, co jest gwarantem również stabilności. No i on w tym meczu zdecydowanie pokazał się z dość słabej strony. Mimo tego, że nie przyjmował tak często, to jednak większość jego przyjęć była dość nieudana. No i tutaj to może trochę tłumaczy, że Michał Masny nie był w stanie aż tak często wykorzystywać swoich środkowych, więc póki co wygląda to tak. Łukasz Kaczmarek, trochę Roberta Techta, w tym akurat meczu trochę Kifa Puparta, środek gdzieś tam z tyłu. Oczywiście poprzednie mecze, tak jak już mówiliśmy też w poprzednich odcinkach naszego podcastu, pokazywały, że Masny potrafi grać często z Piotrkiem Hajnem czy Dawidem Gunią. W tym konkretnie mecz też dobra zagrywka Zaksy Kędzierzyn-Koźle trochę uniemożliwiła grę środkiem. Nie mówiąc również o tym, że może to był świadomy wybór Michała Masnego, no bo Łukasz Wiśniewski i Mateusz Bieniek to są zawodnicy, którzy akurat czują grę i też są bardzo dobrymi środkowymi z najwyższej półki. Może świadomie Michał Masny wybierał zawodników, którzy grają na skrzydle zamiast swoich środkowych. Powiedzieliśmy dużo o drużynie z Lubina, natomiast jeśli chodzi o Zaksę, to moim zdaniem od jakiegoś czasu widać duże zmęczenie po samie Dero. Berg w tym meczu zaliczył tylko 18% efektywności, ale atakowała 34 razy. Najwięcej w zespole. Kolejny był Rafał Buszek, który atakował 29 razy, a rzadko się zdarza, by najmniej ataków ze skrzydłowych miał atakujący. Tak było w tym meczu z Maurice Torresem, który atakował 26 razy, ale z kolei był najwięcej razy zagrywającym zawodnikiem swojej drużyny i warto jeszcze raz zaznaczyć ogromną jego rolę w wygranym przez Zaksę pierwszym secie. Sporo twardej męskiej siatkówki w Lubinie, ale Lubin pierwsze starcie z drużyną z czołówki kończy bez punktu, co jeszcze mogło pomóc Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Myślę, że to, że bardzo dobrze grę prowadził Benjamin Toniutti, no on już nas do tego przyzwyczaił, natomiast wystarczy spojrzeć na wyniki punktowe. Co prawda zawodnicy dokładali też w innych elementach niż w ataku, ale tak, Rafał Buszek 12 punktów, Łukasz Wiśniewski 13, Mateusz Bieniek 15, Maurice Torres 15 i Sandero również 15 punktów, co pokazuje, że ten rozkład ataku w porównaniu do drużyny z Lubina był bardzo przemyślany i akurat Benjamin Toniutti uwielbia grać wszystkimi strefami, a i ma zawodników, którzy z tych praktycznie wszystkich stref potrafią atakować. Natomiast widać, że Cuprum Lubin koncentruje się głównie na wykorzystaniu prawego skrzydła, tylko w postaci Łukasza Kaczmarka. No i pytanie, czy to jest rozwiązanie, które może przynieść Cuprum punkty w starciach z tymi najlepszymi? Moim zdaniem może być z tym problem, bo nawet tak dobry zawodnik jak Łukasz Kaczmarek, bo absolutnie trzeba mu oddać honor, że on gra doskonałe mecze w tym sezonie, to jednak nie jest liga japońska, to nie jest liga, w której jeden zawodnik jest w stanie wygrywać spotkania. No i póki co ten pierwszy mecz w Lubinie pokazał, że no nie wiem, czy to jest akurat dobra recepta ze strony trenera Patryka Duflo, żeby w taki sposób ustalać taktykę, że Łukasz Kaczmarek atakuje aż tyle razy. W ramach tej kolejki odbędzie się jeszcze mecz Asekoresowi Rzeszów z Aluron Virtu Warta Zawiercie, ale ten mecz został przeniesiony, odbędzie się 22 listopada, natomiast już 2 dni później na boisko wyjść musieli siatkarze PGE Skry Bełchatów i Cuprum Lubin. Gospodarze już ze Sreczką Lisynacem na boisku i Miradem Ebadipurem od początku spotkania, z kolei Patryk Duflo dokonał jednej tylko zmiany, za Dawida Gunie wyszedł Adam Michalski, a jak się później okazało przed Łukaszem Kaczmarkiem mecz, w którym znowu atakował najwięcej razy i o ile on znów dał radę, notując 46% efektywności, to tym razem zawiódł na pewno Robert Tech, który skończył tylko 5 ze 16 ataków, a jeśli dobrze pamiętam, to przez 2 pierwsze sety zdobył tylko 4 punkty atakiem. Zmienił go Milo Sterzic, który jednak moim zdaniem nie pomógł Cuprum w tym meczu, bo nie skończył żadnej z 3 piłek, a mecz zakończył się jego nieudanym przyjęciem trybuny zagrywki Karola Kłosa. Coś, co moim zdaniem bardzo widoczne było w tym meczu na podstawie relacji telewizyjnej, to duży problem z tempem wystaw do Mariusza Wlazłego, który nawet pomimo tego zakończył mecz ze znakomitą 60% skutecznością ataku i 5 asami serwisowymi. Tym razem w podstawowym składzie drużyny z Bełchatowa na przyjęciu wyszli Bartosz Bednosz i Milat Ebadipur. Bartek Bednosz po tym doskonałym meczu w Olsztynie tym razem zagrał mecz dobry. Na pewno nie można powiedzieć, że to był słaby mecz w jego wykonaniu, ale jednak sporo błędów, kilka razy zablokowany, no jednak w tym meczu w Olsztynie Bartek Bednosz miał o tyle komfortową sytuację, że bardzo często atakował naprzeciwko Pawła Woickiego. No Paweł Woicki ma wiele atutów, ale niestety wzrostu jak na rozgrywającego czy jak na profesjonalnego siatkarza Bozia nie dała mu aż tak dużo. Potrafi oczywiście intuicyjnie wyczuć blok, natomiast Bartosz Bednosz wręcz z premedytacją w Olsztynie atakował nad blokiem. Tutaj już ten blok był troszeczkę lepszy, no i Bartek Bednosz miał kilka problemów, ale finalnie to był jego naprawdę niezły mecz. W drużynie z Bełchatowa to w zasadzie pamiętam z tego meczu Wlazłego, jeszcze trochę Wlazłego, jego doskonałe zagrywki, ale trudno jest mi powiedzieć o tym, że którykolwiek z zawodników, pozostałych zawodników PGE Skry Bełchatów dorósł do poziomu Mariusza Wlazłego, a okazuje się, że na drużynę z Lubina to wystarczyło. No, przez dłuższy okres meczu to wyglądało na pojedynek Mariusz Wlazły versus Łukasz Kaczmarek, w szczególności, że nieudany mecz zagrał Robert Tech, tak jak wspomniałeś. W porównaniu do telewizyjnych spotkań ze środy, gdzie tych emocji, kontrowersji, wszystkiego było bardzo dużo, ten mecz był jakby bez ognia, natomiast nawet brak tego ognia nie przeszkodził drużynie z Bełchatowa w zwycięstwie 3-0 nad Cuprum Lubin. No i Cuprum, 2 spotkania, Zaksa 1-3, a z szansą na punkty. Mecz w Bełchatowie 0-3 i również z szansą co najmniej na 1, jak nie 2 wygrane sety. No wydaje się, że póki co dość mocno weryfikowana jest drużyna z Lubina. Posłuchajmy, co do powiedzenia o 2 meczach Cuprum Lubin w zeszłym tygodniu ma nasz już stały gość Maciek Piasecki. 2 kolejne mecze za siatkarzami Cuprum Lubin. Rozpoczęło się od pojedynku z mistrzem Polski, czyli zespołem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Drużyna, która przyjechała do Lubina bez porażki i zmierzyła się z ówczesnym liderem plusligowej tabeli, czyli Cuprum, które też porażki w 4 pojedynkach nie doznało. No, to było zdarzenie, trzeba powiedzieć, niezbyt brutalne z perspektywy samego spotkania, bo to był wyrównany i dobry sportowo, będę się upierał, mecz. Przyjemnie patrzyło się na grę obu zespołów. Z perspektywy gospodarzy szkoda, że to spotkanie zostało przegrane tak jak w poprzednim sezonie 1-3, choć będę tutaj mimo wszystko chwalił zespół Kuprum przede wszystkim za to, jak zaprezentowali się na tle jednej z najmocniejszych, a dla niektórych najmocniejszej ekipy w Plus Lidze. Co zadecydowało o porażce? Moim zdaniem środek siatki, gdzie różnica w zdobyczach punktowych naprawdę znacząca. 28 po stronie Zaksy, 13 po stronie Kuprum Lubin. Zresztą nagroda MVP dla Mateusza Bieńka też przypadkowa nie była. Popunktował rzecz jasna Łukasz Kaczmarek, 27 oczek, 20 dołożył Robert Techt, nieźle zagrał Kate Pupart, choć w przyjęciu nieco gorzej, to zresztą było widoczne chociażby w przypadku najważniejszych piłek tego spotkania. 24-22 w pierwszej partii dla Kuprum, na zagrywkę idzie Maurice Torres, no i świetnie zagrywa m.in. właśnie w Puparta, dokłada 2 punkty w ataku, później błąd Michała Masnego, podwójne odbicie na rozegraniu i dokłada jeszcze blokiem Mateusz Bieniek i z 24-22 robi się 26-24 dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Trzecia partia też 24-23 dla Kuprum, jednak kiepska zagrywka, bardzo prosta Michała Masnego, kończy Mateusz Bieniek, później dokłada blokiem Łukasz Wiśniewski, as serwisowy Bieńka po takiej wideoweryfikacji, gdzie tam na żyletki ta piłka styczna z linią, ale faktycznie tak było. No i to już ostatecznie podłamało siatkarzy Kuprum Lubin i punkty 3 pojechały do Kędzierzyna-Koźla. No i mecz w ostatni piątek w Bełchatowie. Właściwie mógłbym o tym spotkaniu nic nie mówić, ze względu na to, że skończyło się na szybkim 0-3. Były fragmenty, ale to były raczej fragmenty mówiące głównie o tym, że to PGE Skra miała przestoje, aniżeli Kuprum faktycznie spięło się na wyżyny swojego grania. Jakościowo Skra po wyjeździe do Olsztyna tam przegrali 2-3. Kuprum też po twardej walce w środę z Zaksą, później w czwartek rano już wyjazd, więc też to wszystko gdzieś tam na walizkach i nie było czasu na regenerację. To było widać zwłaszcza po Robercie Techcie, który no nie był tego dnia sobą, kim był tego nie wiem, ale na pewno nie był chociażby tym siatkarzem z pojedynku z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Kate Pupart starał się jeszcze to trzymać gdzieś w przyjęciu, chociaż co ciekawe został zmieniony przez Milosza Terzicza. W przyjęciu może inaczej, w ataku głównie ze względu na to, że te liczby w procentach przyjęciowych nie były jakieś super zadowalające. Szkoda, że Filip Biegun nie zagrał. Moim zdaniem mógłby coś ciekawego wnieść, bo jednak Serb Terzic za wiele albo i wcale nie wniósł. Przed spotkaniem jeszcze kontuzja Dawida Guni, nie ma też Przemka Smolińskiego i na środku zagrał Adam Michalski. No po drugiej stronie bełchatowskiej nie trzeba mówić, kto gra na środku i to też było widoczne. Właściwie tylko przez moment w drugim secie, tam 9-5, 12-7 dla Kuprum, ale później Skra już zrobiła co zrobić miała. MVP dla Mariusza Wlazłego, 23 punkty i tak to pozostawmy. W hali energia pomiędzy PGE Skrą Bełchatów a Kuprum Lubin to był jedyny mecz piątkowy, a zmagania sobotnie rozpoczęły się od meczu, o którym można chyba śmiało powiedzieć, że to znowu jest w tym sezonie, dzięki temu, że poziom ligi jest bardzo wyrównany i mamy kilku kandydatów do gry o najwyższe cele. Praktycznie każda kolejka przynosi hity. No i ty, Filipie, byłeś na meczu w Jastrzębiu, byłeś na hali. No i co jesteś w stanie powiedzieć o tym meczu? Co zapamiętałeś? Jaka atmosfera? Tak, miałem przyjemność uczestnictwa w tym meczu. Oglądałem ten mecz z trybun w Jastrzębiu. Jak na hit przystało, moim zdaniem ten mecz był trochę gorszy, jeśli chodzi o jakość sportową, porównany z tym, co działo się w środę w hali Urania. Mecz w Jastrzębiu, pomimo tego, że wynik wskazuje na to, że był meczem wyrównany, miał taki przebieg bardzo nierówny, to znaczy 2 pierwsze sety wygrała dosyć pewnie Resewe, natomiast 2 kolejne wygrał zespół Jastrzębskiego Węgla i mieliśmy szansę zobaczyć w Jastrzębiu 5 setów. Pierwszy set to szybko wypracowana duża przewaga Rysowi, natomiast Jastrzębie zdołało się do Rysowi mocno zbliżyć, tam zwycięstwo Rysowi było tylko dwupunktowe, natomiast w drugim secie było już nieco inaczej, Rysowia wyszła na wysokie prowadzenie i to wysokie prowadzenie udało się już dowieść do końca. Po tych dwóch setach, jak i po pozostałych już kolejnych, mam wrażenie, że bardzo dużą rolę odegrała ta grywka flotem, to znaczy Rysowia raz, że dużo celowała w Oliwę, a dwa, że ten flot był bardzo groźny i przemyślany. Po Oliwie było widać chociażby to, że jak on przyjmuje flota, często leżał, bądź musiał się podpierać, miał problem z dojściem do ataku. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że widać, że trener Serniotti był chyba pewny swojej taktyki, przez to chociażby, że nawet Jakub Jarosz przechodził momentami na zagrywkę flotem i po jego zagrywce flotem Rysowi też udawało się zrobić breaki właśnie po zagrywce typu flot, a nie po zagrywce mocnej. A idąc dalej w ten mecz jeszcze, była taka sytuacja, że za Lukasa Tichaczka wszedł na zagrywkę Michał Kędzierski, czyli za zawodnika, który zagrywa mocno, wszedł flotowiec i pomimo tego, że Rosowia przy zagrywce Kędzierskiego breaka nie zrobiła, to uważam, że puszczenie go było dobrym pomysłem, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że fajniej byłoby zostawić na boisku zawodnika, który zagrywa mocno niż flotowca, ale jeśli zobaczymy, jaki skutek miała ta zagrywka Michała Kędzierskiego, Jastrzębie miało przyjęcie na czwarty metr, Rosowia miała kontrę, niestety jej nie wykorzystała, ale sam zamysł zagrywki flotem Kędzierskiego moim zdaniem był trafiony. W trzecim i czwartym secie mocno dał o sobie znać Salvador Oliva, który popisał się serią kilku zagrywek i m.in. dzięki temu Jastrzębie potrafiło wrócić do meczu, potrafiło wyrównać stan spotkania. Chociaż po samym Oliwie widać były jakieś problemy fizyczne. On w czwartym secie po jednej z akcji chyba było widać, że się poślizgnął i coś sobie zrobił w kostkę. Na jakiś czas musiał zejść z boiska i widziałem, tam był mocno opatrywany. Wydawało mi się to, że dla niego koniec meczu, natomiast Oliwa jeszcze w tym samym secie wrócił na boisko i jeszcze dał się Rysowi we znaki. Natomiast już w piątym secie Kubańczyk nie za bardzo potrafił wziąć na siebie ciężar gry Jastrzębskiego Węgla i w tym secie Rysowia pewnie wygrała. Czyli po takich dwóch przegranych setach znów nastąpił ten odwrót i znów dominującą rolę w tym meczu odgrywali zawodnicy Rysowi. Czyli tak, w końcu trochę lepszy mecz Jakuba Jarosza, trochę zawodził w tych spotkaniach dotychczasowych z Zaksą i PGE Skra Bełchatów, natomiast tutaj wydaje się, że chyba zasłużona nagroda MVP, nie wiem, czy tam według Ciebie jeszcze był jakiś inny kandydat, ale wydaje mi się, że chyba najlepiej. Zastanawiałbym się jeszcze nad Tibor Sardem, który jak na swoje dotychczasowe spotkania zagrał naprawdę dobry mecz. Dobrym zwiastunem dla kibiców Asseco Rysowi Rzeszów jest to, że dwóch skrzydłowych, którzy muszą chyba aktywnie włączyć się do zdobywania punktów, żeby Rysowia była w stanie nawiązywać walkę z faworytami, czyli właśnie Kuba Jarosz i Tibor Osard zagrali dobre spotkania, i wydaje się, że Rysowia chyba ten taki moment dołka ma już za sobą, nie oszukujmy się, to była też ścieżka zdrowia dla Rysowi i też dla przebudowanej drużyny z Rzeszowa i wydaje się, że w tym momencie to cały czas nie jest jeszcze to, w sensie Roberto Serniotti to jest fachowiec, tak? To jest człowiek, który im dłużej będzie pracował z drużyną, tym jego drużyna będzie grała lepiej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale póki co to chyba nie jest jeszcze to, co chcieliby oglądać kibice z Rzeszowa. Myślę, że poziom tego sobotniego spotkania nie dorównał poziomem meczowi środowemu, w którym Olsztyn mierzył się z Bełchatowem. To chyba jest bardzo charakterystyczne jak na razie póki co w lidze. Tak jak już wspomniałem przy kolejce środowej, bardzo trudno jest powiedzieć, kto tu tak naprawdę jest faworytem, bo póki co wygląda na to, że praktycznie każdy wynik jest możliwy. Niespodzianek mieliśmy już sporo. Nikt punktów za darmo nie rozdaje. I Jastrzębski Węgiel póki co to chyba nie jest ten Jastrzębski Węgiel z poprzedniego sezonu. A Rysowia Rzeszów to cały czas nie jest jeszcze ta Rysowia, jaką chcieliby widzieć kibice. Tak, na pewno to nie jest jeszcze Rysowia, którą chcieliby oglądać kibice. Jednym z takich, myślę, mankamentów w Rysowie jest przyjęcie dalej Pawła Ruska. W trzech poprzednich spotkaniach on wychodził na boisko, zostawał do przyjęcia, a do obrony wchodził Mateusz Masłowski, ale pod koniec meczu Masłowski zostawał już również do przyjęcia, czyli że Paweł Rusek schodził z boiska. W tym meczu w Jastrzębiu Paweł Rusek już grał do końca, czyli przyjmował już do samego końca tiebreaka, ogólnie rzecz biorąc całego spotkania, ale moim zdaniem nie przyjmował dobrze. To jest na pewno jeden z mankamentów. Natomiast drugą sprawą w tym meczu Lukas Tichaczek bardzo dobrze wykorzystywał szóstą strefę, to znaczy w dobrych momentach i w dobrym tempie wystawiał piłkę na pipa, ale moim zdaniem mógł sobie bardziej pomóc wystawami na środek. Marcin Możdżonek i Bartłomiej Lemański w całym meczu zaliczyli łącznie tylko 16 ataków. Wydaje mi się, że tu jest jeszcze spore pole do poprawy w grze Lukasa Tichaczka. I o ile może środkowi nie odgrywali w tym meczu kluczowej roli, jeżeli chodzi o ofensywę, tak warto zwrócić uwagę również na bardzo dobrą postawę Grzegorza Kosoka w bloku i podobnie jak i bardzo dobrą postawę Bartłomieja Lemańskiego. Grzegorz Kosok 7 bloków, Bartek Lemański 6 bloków. No tutaj widać, że głównym zadaniem tych środkowych jest zdecydowanie stawianie muru atakującym drużyn przeciwnych, ale oczywiście oni też mają, myślę, dużo do dodania w ofensywie, tylko że no dużo zależy też od przyjęcia i od tego, jaką akurat taktykę na mecz obiera rozgrywający. A jeśli jeszcze chodzi o moje spostrzeżenia odnośnie gry Jastrzębskiego Węgla, mówiliśmy w poprzednim odcinku, że Maciej Muzaj w ustawieniu P1 nie atakuje z lewego skrzydła, natomiast właśnie w tym meczu już nastąpił taki mały przełom, bo chyba od trzeciego seta Maciej Muzaj na tym lewym skrzydle dostawał tam piłki i nawet skończył chyba jeden z ataków. Także no tu już się trochę taktyka Jastrzębskiego Węgla zmieniła. Dokładnie. Widzisz, zdradziłeś tajemnicę Kamila Sołoduchy, no i Jastrzębie od razu postanowiło się zaadoptować do tego. Tak, chcieli zaskoczyć Rysowie, na szczęście się nie udało. Mówię z mojej perspektywy, na szczęście, perspektywy kibica Rysowi. Coś, co mi osobiście rzuciło się w oczy, to jest to, że no chyba nie widać w drużynie z Jastrzębia aż takiej świeżości. W sensie, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to jest w pewnym sensie dość nieuchwytne, ale wydaje się, że no tutaj, jeżeli papierkiem lakmusowym jest zagrywka, no to wydaje się, że ta zagrywka nie wyglądała najlepiej w drużynie z Jastrzębia i powiem szczerze, że no cały czas chyba są rezerwy fizyczne. Nie mam żadnej pewności, czy to będzie właśnie z tego wynikać, ale myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że w zeszłym sezonie, jak i w poprzednich sezonach, trenerem przygotowania fizycznego drużyny Jastrzębskiego Węgla był Luke Reynolds, czyli człowiek, który po tym sezonie został pierwszym trenerem Berlin Recycling w Oleis. Natomiast teraz jego następcą został Wojciech Bańwoła i kto wie, czy właśnie ta zmiana trenera przygotowania fizycznego nie ma wpływu na dość rozchwianą formę Jastrzębskiego Węgla na początku tego sezonu. A o tym, że poziom sportowy i wysoką formę jest bardzo trudno utrzymać przy tak szybkich tempach zmagań, pokazał mecz w Zawierciu. W poprzednim odcinku podcastu, nie wiem czy Państwo pamiętacie, Michał Kwietnia-Bębnowski uważał, że to w Zawierciu jest największa szansa na niespodziankę. No i wydaje się, że ta niespodzianka miała miejsce. Aluron Virtu Warta Zawiercie wygrywa 3-2 z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Tym Indykpolem AZS-em Olsztyn, który przecież w środę ograł drużynę z Bełchatowa we własnej hali. Myślę, że to spotkanie było dla Zawiercian bardzo trudne, jeśli chodzi o ich psychikę, to znaczy oni przegrywali już 2-0. Wiemy, że nie zaczęli dobrze sezonu, bo zaliczyli komplet porażek. Przed nimi trudny kalendarz, trudni przeciwnicy. Na pewno w ich głowie w 10-minutowej przerwie krążyły różne czarne myśli, natomiast trzeba docenić to, że potrafili do tego meczu wrócić. Wygrali 3-0 do 18, 4 na przewagi do 24 i nie pękli również w tiebreaku, też wygrali go do 14, mocno poprawiając na pewno swoje nastroje i nastroje kibiców przed czekającymi spotkaniami wyjazdowymi. Tak, pierwsze spotkanie od deski do deski rozegrał Matej Patak i od razu to musiało pomóc drużynie z Zawiercia w nieco lepszym rozłożeniu tych akcentów ofensywnych. Grzegorz Pająk MVP całego spotkania. Poza tym, że poprowadził swoją drużynę do zdobycia pierwszych punktów i pierwszego zwycięstwa w historii tak naprawdę drużyny z Zawiercia, to wydaje się, że bardzo dobrze też prowadził grę. Drużyna z Olsztyna, no co zawiodło? Wydaje się, że no wszystko wyglądało dobrze przez 2 sety. Chociaż może nie perfekcyjnie, ale mimo wszystko były to oba sety wygrane. Nieudany mecz Thomasa Rousseau. To jest zawodnik, od którego postawy na lewym skrzydle bardzo będzie zależała ofensywa drużyny z Olsztyna. Robert Andringa, no to jak już wspominaliśmy, no to jest zawodnik, który ma być typowo trzecią opcją w ataku. Może nawet czwartą, biorąc pod uwagę Kubę Kochanowskiego, który no, po tym bardzo udanym meczu w Bełchatowie znowu zaliczył doskonałe spotkanie, bo był drugą opcją w ataku, zdobył 18 punktów, 11 z 18 ataków skończonych, dołożył tym razem 6 bloków, więc to też bardzo imponujący wynik. No, natomiast Thomas Rousseau ciągle odstaje i wydaje mi się, że go zabrakło. I zabrakło nie tylko jego, ale zabrakło również innych zawodników, którzy mogliby pociągnąć grę z lewego skrzydła. Blake Shearhorn wreszcie zagrał w troszeczkę dłuższym okresie. No i to też nie był aż tak udany mecz. Przyjęcie może bez błędu, ale niespecjalnie dokładne. Skuteczność w ataku również nie najlepsza. Próbował rotować Roberto Santilli zawodnikami. Robert Andringa rozegrał całe spotkanie, wszystkie 5 setów. Grał Blake Shearhorn, nie zagrał najlepiej, grał Adrian Buchowski, on już poprawił przyjęcie, ale z kolei w ataku też nie było najlepiej. No i zabrakło chyba tej mocy na skrzydle w drużynie z Olsztyna. O ile skuteczność w ataku w meczu z Bełchatowem może nie była aż tak imponująca, natomiast była bardzo przyzwoita i tam przede wszystkim rzuciło się w oczy to, że Olsztyn nie popełniał błędów, nie dawał się zablokować, grał cierpliwie. Tak tutaj już tej cierpliwości albo brakowało, albo po prostu dobrze aktywnym blokiem pracowała drużyna z Zawiercia, no bo 11 błędów i aż 13 razy zablokowani zawodnicy z Olsztyna, to chyba nie był po prostu udany mecz drużyny z Olsztyna. Ja tutaj nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków. To nie jest tak, że słabsze mecze nie będą się przydarzać również innym drużynom. Myślę, że cały czas bardziej reprezentatywne dla poziomu sportowego Olsztyna jest jednak ten mecz ze Skrą Bełchatów. Natomiast zawiercianie pokazują bardzo dobitnie, że po pierwsze w ich hali nie będzie tak łatwo o punkty, jak mogło być na początku sezonu, gdzie jeszcze nie było Mateja Pataka, gdzie może brakowało Da Smitha, gdzie Grzegorz Bociek grał jeszcze trochę słabsze spotkania. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też pokazuje, że w tej lidze nikt nie będzie rozdawał punktów za darmo. Do każdego meczu trzeba się bardzo mocno przyłożyć, bo punktów za darmo z parkietu nikt nie podniesie i to nie tylko w Zawierciu, ale myślę, że na każdej hali. Wspomniałeś, Piotrze, o Jakubie Kochanowskim, natomiast w poprzednim spotkaniu jeszcze z meczu ze Skrą Bełchatów dobre wejście zaliczył Miłosz Zniszczół i tutaj moim zdaniem ciekawa sytuacja. Pierwszy raz chyba od dosyć dawna nie wyszedł na boisko w podstawowym składzie Daniel Pliński, tylko właśnie Miłosz Zniszczół i on akurat niespecjalnie się odznaczył w tym meczu czymkolwiek, może poza tym, że dużo razy zagrywał, daliczył 3 asy serwisowe, ale atakował 3 razy mniej od Kochanowskiego, skończył tylko 2 z 5 piłek. Natomiast jeśli chodzi o drużynę z Zawiercia, mnie ciekawi jedna rzecz, to znaczy na przykład Mateusz Masłowski mówi w wywiadach o tym, że jemu źle się gra, jeśli ma wchodzić tylko do obrony. Natomiast w Zawierciu ma miejsce sytuacja, kiedy liberos zmieniają się nie co zagrywkę i przyjęcie, tylko co 3 ustawienia, to znaczy jak jest na boisku Davis Smith, to jako libero gra Krzysztof Andrzejewski, natomiast jeśli środkowym jest Polak, to na boisku libero jest Taichiro Koga. Moim zdaniem może to mieć podobny, moim zdaniem ci libero mogą mieć podobne odczucia właśnie jak ci libero z drużyn, które zmieniają się w momencie, kiedy drużyna zagrywa i w momencie, kiedy drużyna przyjmuje. Jestem ciekaw komentarza właśnie tej dwójki wspomnianej, czyli Andrzejewskiego i Kogi, jak oni się w tym odnajdują i czy to jest dla nich duża różnica pomiędzy właśnie tą zmianą co 3 ustawienia, a pomiędzy tym, że zmieniały się co przyjęcie i co zagrywka. Myślę, że to bardzo ciekawe zagadnienie taktyczne, bo taktyka zagrywki również uwzględnia przecież to, jaką charakterystykę mają poszczególni zawodnicy i jaką charakterystykę mają zawodnicy na pozycji libero. Może albo lepiej przyjmować na palce, albo lepiej przyjmować dyszlem, albo lepiej przyjmować zagrywki mocne, albo słabsze. No tutaj też ciekawe zagadnienie taktyczne i w sumie nawet patrząc po liczbie zagrywek, które odebrali libero drużyny z Zawiercia w tym spotkaniu, no to widać, że ewidentnie taktyka była nastawiona na omijanie ich na zagrywce. No więc no zobaczymy, no może to też jest jakiś element układanki, o którym trenerzy, którzy będą grali z Zawierciem, będą musieli pamiętać. Tak, ja tu się właśnie zastanawiam nad tym, co ci zawodnicy odczuwają wchodząc na boisko co 3 ustawienia, natomiast jeśli patrzeć tylko po liczbach, to wydaje mi się, że nie ma to na nich wpływu, bo zarówno Andrzejewski, jak i Koga zaliczyli w przyjęciu bardzo dobre liczby. A to, co ty mówiłeś od strony takiej taktycznej, no chyba 2 razy więcej pracy dla statystyków, którzy muszą rozgryzać, jaki rodzaj zagrywki najlepiej użyć dla którego libero. Wcale nie jest powiedziane, że jeden libero nie będzie pokrywał większej części boiska, drugi libero może pokrywać mniejszy wycinek boiska, może bardziej odciążać przyjmującego, mniej go odciążać. No myślę, że to bardzo ciekawy element układanki taktycznej. Co jeszcze zwraca uwagę w drużynie z Zawiercia? Dobry mecz Hugo de Leona, naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował, dołożył swoje zagrywki, wysoka skuteczność w ofensywie. No nie wiem, no tak wydaje się, że ten mecz to nie był udany mecz drużyny z Olsztyna. Bardzo jestem ciekaw, jak zaprezentują się w niedzielę, gdy ich rywalem będzie Jastrzębski Węgiel. Tutaj znowu będą grali u siebie w hali Urania. Mecz na pewno nieudany, ale czapki z głów dla drużyny z Zawiercia. Trzeba oddać królowi co królewskie, że akurat drużyna z Zawiercia zagrała ten mecz dobrze, było ich zasłużone zwycięstwo. Nie doszukiwałbym się w ich zwycięstwie przypadku, myślę, że wywalczyli go i przynajmniej z tego, co też czytałem w wypowiedziach pomeczowych, no to tutaj i hala w Zawierciu bardzo pomogła i też to, że drużyna z Zawiercia nie poddała się mentalnie. Tak jak wspominałeś, 2 sety przegrane, sytuacja bardzo trudna, a oni jednak wyciągnęli najpierw na 2-2, a potem jeszcze udało im się wygrać tiebreaka. Tam akurat wideoweryfikacja pomogła drużynie z Zawiercia przy ataku Roberta Andringi przy stanie 14-13 i ten atak, gdyby był skuteczny po wideoweryfikacji, to AZS Olsztyn cieszyłby się z 2 punktów i te 2 punkty chyba trochę pozwoliłyby na otarcie łez drużynie z Olsztyna, a ten 1 punkt to już jest jednak strata. W zeszłym sezonie zabrakło chyba 2 punktów do tego, żeby awansować do półfinałów. Mam nadzieję, że to nie będzie ten mecz, który sprawi, że drużyna z Olsztyna wypadnie poza 6 albo wypadnie poza 2 na koniec sezonu. Mówiliśmy jeszcze przedtem, że Robert Andringa w tym zespole jest teoretycznie trzecim atakującym, trzecią opcją w ataku. No, tiebreak tego spotkania trochę tę naszą teorię podważa, bo akurat w tym secie Andringa atakował 10 razy, to jest najwięcej razy w zespole, ale tak z przymrużeniem oka może skomentujmy to w ten sposób, że stało się tak dlatego, że rozgrywającym Olsztyna jest po prostu Paweł Wojicki. Paweł Wojicki przyzwyczaił już nas do wyboru niekonwencjonalnych rozwiązań, no i tutaj te niekonwencjonalne rozwiązania prawie przyniosły skutek. AZS Olsztyn kończy mecz w Zawierciu porażką i wywozi z Zawiercia 1 punkt. Zobaczymy, co dalej. W tej samej godzinie, czyli o 17:00, rozpoczął się mecz w Kędzierzynie-Koźlu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, drużynę Roberta Prygla, Cerrat Czarnych Radom. No i o ile mecz środowy zakończył się zwycięstwem zarówno drużyny z Kędzierzyna-Koźla nad Cuprum Lubin, jak i drużyny z Radomia nad BBTS-em Bielsko-Biała. Tutaj drużyna z Kędzierzyna-Koźla nie pozostawiła żadnych wątpliwości, kto jest lepszy, kto jest drużyną, która gra na wyższym poziomie, która z drużyn musi jeszcze dużo pracować nad tym, żeby nawiązać rywalizację z tymi najlepszymi. Mówiliśmy odnośnie meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle w poprzedniej kolejce, że na zmęczonego wygląda Sandero, natomiast chyba zupełnie odmienne zdanie na ten temat ma Bento Niutti, który kolejny raz posłał do niego najwięcej piłek, 26 razy atakował Sandero, inni zawodnicy, inni skrzydłowi 17 razy Torres, 14 razy Rafał Buszek. Coś, co zwraca uwagę, to aż 15 punktowych bloków w 3-setowym meczu udało się postawić Zaksie Kędzierzyn-Koźle, to jest wysoka średnia 5 bloków na set. Poprzednie 2 mecze dobrze zagrał Michał Filip, natomiast tutaj 3 z 11 skończonych piłek, ujemna efektywność, wszedł za niego Jakub Żebrowski, 4 z 13 piłek, ujemna efektywność. No, na pewno atakujący z Radomia tym razem nie pomogli. Natomiast mówiliśmy jeszcze przedtem, że trudną do wytłumaczenia taktyką rywali radomian jest serwowanie w dużej mierze w Dustina Wattena. Tak Zaksa akurat zagrała zupełnie inaczej. Dustin Watten przyjął 14 piłek, natomiast aż 29 piłek przyjął Tomasz Fornal, co przełożyło się u niego na może nie rewelacyjną skuteczność ataku, czyli 9 na 21 skończonych piłek, ale widać ta zmiana taktyki zagrywki w porównaniu do innych zespołów dała Zaksie pewne zwycięstwo. Warunkiem koniecznym dlatego, żeby drużyna z Radomia nawiązała rywalizację z drużynami z topu, jest chyba to, żeby każdy ze skrzydłowych dołożył dobrą grę w ofensywie. Wspominałeś o tym, że to prawe skrzydło nie zadziałało, natomiast całkiem przyzwoicie wyglądał atak z lewego skrzydła. Wydaje się, że chyba najlepszy mecz w tym sezonie rozegrał Wojtek Żeliński. On skończył 13 z 22 ataków, dołożył 2 asy serwisowe. Nie pomylił się w przyjęciu, no i chyba to on był tą lokomotywą, która ciągnęła drużynę z Radomia do walki meczu z Kędzierzynem-Koźlem. A Kędzierzyn-Koźle jak to oni rozegrali w przeciągu 4 dni 3 sety na przewagi, bo 2 rozegrali w Lubinie, tym razem 1 rozegrali we własnej hali i wszystkie wygrywają. Tutaj jednak ta pewność siebie jest dla mnie imponująca. Drużyna z Kędzierzyna-Koźla widać, że no, mają w sobie taki duch mistrza, coś, co pamiętam, zawsze cechowało jeszcze Skrę Bełchatów, gdy ona wygrywała chyba 7 razy z rzędu Mistrzostwo Polski. No to była drużyna, która w zasadzie zawsze miała w sobie taki wewnętrzny spokój, że na końcu ona tego rywala dopadła. No i tutaj wygląda, że Zaksa też już zaczyna powoli budować takie nastawienie, znaczy powoli zaczyna budować. Trudno powiedzieć, że powoli zaczyna budować, bo to nastawienie mentalne jest już widoczne od 2 sezonów. To się kontynuuje, może bodziec do pracy też dał trener Andrea Gardini. Finalnie to chyba nie wygląda na to, żeby ta gra drużyny z Kędzierzyna-Koźla jakoś się specjalnie różniła, tak? Może odrobinę więcej Sama Dero, może odrobinę schowany w ataku Morris Torres, no ale finalnie co z tego, że jakieś tam może drobne zmiany w taktyce są widoczne, jak to jest cały czas ta sama stara dobra Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dobrze przyjmuje, ma świetnego rozgrywającego, który umiejętnie gra środkiem i w prawidłowych momentach wybiera tych środkowych do rozegrania. Dobrze prowadzi grę. Sam Dero, który cały czas jest chyba najlepszym przyjmującym póki co tego sezonu Plus Ligi. No, stara dobra Zaksa. Myślę, Piotrze, że masz celne spostrzeżenie, jeśli chodzi o to, że może nie najwięcej atakuje Morris Torres. Rzeczywiście tam głównie ciężar gry w ataku bierze na siebie Sam Dero, jeśli chodzi o ilość piłek, a sprawdziłem sobie przedtem, jak wygląda Morris Torres na tle innych atakujących w naszej lidze. To znaczy wziąłem pod uwagę tych zawodników, którzy w miarę, jednym zdaniem, krótko mówiąc, grają od początku do końca, jak na przykład Jan Hadrawa, jak Mariusz Wlazły, jak Łukasz Kaczmarek, jak chociażby Rafael Arauzio czy Maciej Muzaj. I rzeczywiście jest tak, że Morris Torres atakuje najmniej razy na set, czyli jeśli policzyć sumę ataków i podzielić to przez liczbę zagranych setów, to rzeczywiście Torres atakuje najmniej z tych atakujących, którzy grali całe mecze. Tyle o meczu w Kędzierzynie-Koźlu. Zaksa wygrywa 3-0 z drużyną Cerradu Czarnych Radom. Trzecim meczem rozegranym o godzinie 17 21 października był mecz Dafis Połem Kielce. Drużyna Dafis Połem Kielce podejmowała Oniko Warszawa. Oniko Warszawa wywozi z Kielc 3 punkty, acz to chyba nie był aż tak łatwy mecz, jakby wskazywał na to wynik końcowy. Każdy z setów miał swoją historię, natomiast na koniec każdego z setów to Oniko Warszawa udowadniała, że no jest lepszą drużyną od drużyny z Kielc. Pomimo tego, że to drużyna Oniko Warszawa wywozi 3 punkty z Kielc, to znowu drużyna Wojtka Serafina może odczuwać spory niedosyt po zakończeniu tego meczu, bo to nie był mecz, który był w ich wykonaniu zły. To porównując to do tego, jak wyglądała na przykład skuteczność w ataku drużyny z Kielc jeszcze w tych pierwszych spotkaniach tego sezonu, to tutaj znowu, podobnie jak w meczu środowym z Bydgoszczą, drużyna z Kielc zaprezentowała się naprawdę przyzwoicie. Znowu dobry mecz Kuby Wachnika, swoje dołożył Maciek Pawliński, Łukasz Łapszyński również nie grał najgorzej, a jednak nie wystarczyło to nawet na zdobycie seta na własnej hali. Drugi mecz z kolei chyba nie najlepiej zagrał Aleksiej Nałobin, który został zmieniony w trzeciej partii tego spotkania. On w całym meczu skończył tylko jedną z 5 piłek, zagrywał tylko 4 razy, nie zaliczył żadnego bloku. Pamiętam taki mecz, Kielce grały z Radomiem i tam najwięcej razy zagrywali właśnie środkowi flotem, czyli Maksim Moroza i Aleksiej Nałobin. Być może dużo będzie zależało od tego, czy ich przeciwnik będzie podatny na flota. To znaczy, jeśli będą trafiali na przeciwnika, który kiepsko sobie radzi z flotem, być może wtedy będzie im łatwiej wygrywać. Natomiast tutaj widzimy, że to jest kolejny mecz, który oni grają statystycznie nieźle, statystycznie porównywalnie do przeciwnika, ale mimo tego gładko przegrywają 3-0. Najlepiej punktujący w drużynie z Warszawy Nikola Georgiew. To znowu nie był mecz, który Macedończyk zdominowałby w ataku. To nie był mecz, w którym Nikola Georgiew popisałby się wyjątkową skutecznością w ataku. 10 z 22 ataków skończone, dołożył 3 bloki. To nie zagrywka okazała się być tym elementem, w którym dołożył najwięcej punktów poza atakiem. 1 punkt zdobyty zagrywką, ale rozłożenie ataku bardzo umiejętne w drużynie z Warszawy. No i coś, na co też warto zwrócić uwagę. Tutaj Antoine Brizard. Trudno jest dużo powiedzieć na temat tego, jak prezentował się w rozegraniu. To trochę podobnie jak w przypadku Marcina Komendy w poprzedniej kolejce, kiedy to Marcin Komenda zdobył aż 7 punktów. Tym razem Antoine Brizard w 3-setowym pojedynku punktów 5. 2 asy, 2 ataki i 1 blok. No i tutaj już wydaje się, że tworzy się taka mała rywalizacja pomiędzy Antoine'em Brizardem a Marcinem Komendą o to, kto może tych punktów zdobyć więcej w meczu. No na pewno zawodnicy, którzy mają bardzo duże inklinacje do tego, żeby kiwać, mają agresywną, atakującą zagrywkę. Ciekaw jestem, ile najwięcej punktów w pojedynczym spotkaniu zdobędzie któryś z rozgrywających, tak? A jest to bardzo istotne oczywiście pod kątem wygrajki, o której opowiemy potem. A w niedzielę na antenie Polsatu Sport mieliśmy okazję zobaczyć kolejny pojedynek polskich trenerów. Espadon Szczecin prowadzony przez Michała Gogola zmierzył się z GKS-em Katowice, gdzie trenerem jest Piotr Gruszka. Zwycięski dla Piotra Gruszki. Jego GKS Katowice wygrał ze Espadonem Szczecin po ciężkich bojach. Ten mecz telewizyjny, podobny jak mecz dzień wcześniej, czyli Masekoresowi z Jastrzębskim Węglem, miał podobny przebieg, to znaczy 2-0 prowadziła drużyna gości, czyli w tym przypadku GKS-u Katowice, po czym zespół gospodarzy wyrównał stan meczu i potrzebny był tiebreak i w tym tiebreaku również okazali się lepsi goście. Trudno wskazać jednoznacznie element, który zaważył na tym, że zwycięzcą tego pojedynku polskich trenerów okazał się Piotrek Gruszka. Dokładny remis w blokach Espadonu i GKS-u Katowice, oba zespoły zanotowały po 10 punktowych bloków, 53% skuteczności ataku Katowic, 54% skuteczności Espadonu, przyjęcie 52-53 dla Katowic, dokładne, natomiast perfekcyjne 25-27 dla Katowic, 8 asów serwisowych drużyny Gruszki, 6 asów Gogola, I właśnie chyba dobrze podsumował ten mecz na swoim Twitterze Michał Gogol. On powiedział o tym, że być może zabrakło dzisiaj zagrywki i kilku obron chłodnej głowy, czyli czegoś takiego, co trudno wyczytać z liczb. I myślę, że po prostu należy zaufać trenerowi Gogolowi i pewnie rzeczywiście były te elementy, które zaważyły. Tak, kolejny mecz w podstawowym składzie drużyny ze Szczecina rozegrał Bartłomiej Klut. Ciekawe, czy ten początek sezonu, w którym to Mateusz Malinowski występował na pozycji podstawowego atakującego, czy on faktycznie wynikał z tego, że Bartłomiej Klut musiał dostosować się do szybkości i stylu rozegrania Emiego Terwaportiego, czy może miał tam miejsce jakiś drobny uraz, trudno powiedzieć, natomiast na ten moment Bartek Klut znowu wrócił na pozycję podstawowego atakującego w drużynie ze Szczecina, no i póki co nie wygląda na to, żeby specjalnie szybko chciał tę pozycję oddać Mateuszowi Malinowskiemu, głównie też z tego powodu, że po prostu gra kolejny bardzo dobry mecz, tak? 17 z 30 skończonych ataków, tylko 3 razy zablokowany, nie popełnił ani jednego błędu, czyli coś, co można było wskazywać jako jakiś tam mankament w jego grze, czyli to, że on tych błędów popełnia za dużo, tak? Tutaj kolejny mecz, którym był bardzo efektywnym zawodnikiem. Po udanym meczu w Warszawie Michał Ruciak i Marcin Wika wyszli jako para na przyjęciu w drużynie ze Szczecina, natomiast bardzo szybko Michała Ruciaka po nieudanym występie, bo bez udanego ataku na 4 próby, zastąpił Jeff Menzel, no i wydaje się, że dzięki temu, że Jeff Menzel zagrał tak jak zagrał, a zagrał myślę bardzo przyzwoicie, to drużyna ze Szczecina mogła wrócić do gry i zdobyła chociaż jeden punkt w starciu z GKS-em Katowice. Tak, tutaj dużą cierpliwością do Jeffa Menzela wykazał się chyba Michał Gogol, bo teraz po tym jak wszedł Amerykanin na boisko wydawało się, że zostanie szybko z powrotem sprowadzony do kwadratu, natomiast Michał Gogol ten słaby moment jego przeczekał i później Amerykanin odpłacił się rzeczywiście, moim zdaniem, całkiem przyzwoitą grą. Coś, o czym wspominałem, gdy analizowaliśmy mecz w Kielcach, czyli o pojedynku Antoine Brizard i Marcin Komenda, no to tym razem Marcin Komenda postanowił zdobyć 6 punktów, czyli zaserwował 2 asy, 1 udana kiwka i 3 bloki, czyli w tym pojedynku korespondencyjnym Marcin Komenda wygrał z Francuzem. Ten mecz Espadonu Szczecin był kolejnym, w którym trener Michał Gogol nie zdecydował się na skorzystanie z usług na libero Dawida Murka, zarówno w tym jak i w poprzednim. Koszulki libero przydzieli Marcin Jaskuła i Adrian Michułka. Poniedziałek 18:30 Trefl Gdańsk podejmuje MKS Będzin. Drużyna z Gdańska, która na pewno była zbudowana zwycięstwem z poprzedniej kolejki, w której to pokonała drużynę Jastrzębskiego Węgla i to drużynę Jastrzębskiego Węgla pokonała na wyjeździe. Myślę, że liczyła na to, że ten mecz z MKS-em Będzin pójdzie gładko, no i chyba poszedł gładko. 3-0 zwycięstwo drużyny z Gdańska. MKS Będzin znowu zawiódł, może to za duże słowo, że MKS Będzin zawiódł, ale na pewno w drużynie MKS-u Będzin znowu zawiodło lewe skrzydło i mówię tutaj nie o Marcinie Walińskim, który już tradycyjnie... Czwarty mecz z kolei gra na bardzo dobrej skuteczności w ataku. Tak jak wspomniał Filip, już chyba 4 mecz Marcina Walińskiego z rzędu na bardzo dużej skuteczności w ataku, natomiast no znowu powtarzamy się i ciągle się powtarzamy w przypadku drużyny z Będzina, ale jeżeli partnerzy Marcina Walińskiego notują takie statystyki w ataku jak Kuba Peszko, 2 skończone ataki z 10, Matej Kek 0 ataków z 6, Zlatan Jordanow 1 skończony atak z 5, no to naprawdę, no jeżeli widzimy, że 3 z 21 ataków koledzy Marcina Walińskiego kończą w meczu, no to w taki sposób chyba takiej drużyny jak Gdańsk ograć się nie da. Chyba trochę lepiej wypadł tutaj Rafael Arauzio, który skończył 9 z 22 ataków, natomiast warto podkreślić słowo trochę lepiej, bo on został 5 razy zablokowany, zrobił 3 bezpośrednie błędy w ataku, więc efektywność jego będzie bardzo niska. Zespół z Będzina notował 8 bloków punktowych, a tak patrząc na drużynę, na dokonania w ataku drużyny z Gdańska, to dziwny przebieg tego meczu był, jeśli chodzi o grę środkowych i o grę Damiana Szulca, to znaczy i Piotr Nowakowski i zastępujący go w trakcie meczu Dan McDonnell mieli tylko 2 piłki do ataku. Dobry mecz Wojciecha Grzyba, który skończył 70 piłek, zaliczył 4 punktowe bloki i zagrywał najwięcej razy w zespole. Natomiast mówiłem przedtem o Damianie Szulcu. Damian zaczął mecz w 6, natomiast już w pierwszym secie był zmieniany przez Bradley'a Guntera. Kanadyjczyk zaczął set 2. i 3. No i wypadł trochę gorzej niż Damian, statystycznie przynajmniej, bo Gunter skończył 4 z 11 piłek, a Damian 6 z 13. Kolejny raz Bardzo dobry mecz w ataku zaliczył Artur Szalbu, który skończył 10 z 17 ataków, przyjmował najwięcej razy na bardzo dobrej skuteczności. Mateusz Mika tym razem zagrał trochę lepiej w ataku niż w meczu ze Jastrzębskim Węglem. On skończył 14 z 26 piłek. To chyba pomiędzy tymi dwoma zawodnikami komisarz zawodów mógł wybierać MVP. Postawił na Mateusza Mikę, więc może Mateusz Mika wraca w końcu do formy, którą pokazywał w poprzednich sezonach. Myślę, że my już nie będziemy się więcej mądrzyć na temat tego spotkania. Posłuchajmy bohaterów tego meczu. Mateusz Mika. Wynik się zgadza. O, nagroda w garści dla MVP też się zgadza. Wszystko się zgadza dzisiaj. No tak, cieszymy się z 3 punktów. Punkty na pewno są one dla nas bardzo ważne. Już w tym sezonie przekonaliśmy się w trakcie spotkania z Katowicami, że nie będzie nam łatwo i samo spotkanie się nie wygra. Myślę, że to też ten mecz jest w dużej mierze właśnie, że tak powiem, spuścizną tej poprzedniej porażki. Może dobrze, że to był taki zimny kubeł wody na początku sezonu, a nie gdzieś w trakcie. Ale hartujecie się, bo ten Będzin słabszy od was, ale okazjonalnie postawił się, no wyjąwszy tego środkowego seta. Tak, oni nie są drużyną, która nie gra w siatkówkę, grają, wygrali chociażby z Warszawą, więc na pewno potrafią urywać punkty. Nam się udało zachować czyste konto w dzisiejszym spotkaniu, wygraliśmy do zera. Zagraliśmy dobre spotkanie, mimo że czasami było trochę nerwowo, to potrafiliśmy przychylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. I coraz częściej widzimy już tego starego, dobrego Mateusza Mikę. Już w głowie wszystko w porządku, już fantazjujesz, te swoje frywolne zagrania stosujesz, które przynoszą punkty, ale też kilka takich motorycznych, siłowych zagrań też było skutecznych. No, staram się korzystać z wachlarzu, który posiadam. Czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej. Dzisiaj akurat było lepiej i oby tak pozostało do końca sezonu. Taka dobra zaliczka z Będzinem to dobry chyba prognostyk przed meczem z Rzeszowem. No, myślę, że każdy mecz jest inny. Na pewno lepiej nam będzie jechać po zwycięstwie niż po porażce do Rzeszowa. A także Marcin Waliński. Jak nastroje? Jak 0-3 punkty się nie zgadzają na pewno. A z gry jesteście zadowoleni? Umiarkowanie choć? Znaczy, no ciężko powiedzieć, no, z gry zadowolenie, bo końcówki, które nam gdzieś tam pouciekały, no to na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, bo mogliśmy pierwszy set i trzeci set wygrać, także musimy się na tym skupić, bo to jest gdzieś tam nasza zmora i to na pewno nam bardzo przeszkadza w grze, no, nie oszukujmy się. No, ciężko jest grać, jak gdzieś tam wygrywamy, w pierwszym secie 22-19 nagle przegrywamy, no, to trochę podłamuje człowieka, ale no walczymy dalej, no musimy, nie mamy opcji. Ja dziękuję. W sumie teraz w sezonie wasza gra dosyć faluje. Wygrywacie z Warszawą, przyjeżdżacie do Gdańska i nagle klęska. Z czego to wynika? Znaczy no, nie chodzi też, wydaje mi się, że tak. No, z Warszawą graliśmy u siebie, tak na sali u siebie też inaczej się troszkę czujemy i też nie ma reguły. No, tutaj liga jest na tyle zwariowana, że każdy może wygrać z każdym, a tak jak już mówiłem wcześniej, te dwa sety, które tam ten pierwszy i trzeci set, to mogliśmy je wygrać. No, tylko że zabrakło gdzieś tam nam chłodnej głowy w końcówce, no i tylko tyle w sumie. A gdzieś tam z Warszawą, gdzie gramy u siebie, no, też czujemy się inaczej, pewniej. Może gdzieś tam to też w tym tkwi jakiś tam zalążek jakiejś prawdy, ale no ciężko jest powiedzieć. Właśnie, mówisz, że zabrakło chłodnej głowy w końcówkach, jednak nie może wam odmówić, że graliście dosyć mocno na zagrywce. No takie było założenie, no musieliśmy rywala odrzucić od siatki, no bo mają dobrego rozgrywającego, który no, mając piłkę przy siatce mógłby nas porozrzucać i gdzieś tam te założenia, które mieliśmy, wykonywaliśmy. Ale właśnie to tak naprawdę tylko po naszej stronie było, bo wszystko co było założone na ten mecz, zrobiliśmy to, a gdzieś tam te właśnie końcówki i ta może nawet nie chłodna głowa, ale też czasami szczęścia brakowało, a mówię, no ciężko jest grać, jak się wygrywa 22-19, później się przegrywa, drugiego seta też dostaliśmy, no, ale w trzecim secie też była szansa, której nie wykorzystaliśmy, no i to na pewno boli. W trzecim secie całą grę, całego zespołu wziąłeś na barki ty. Dużo atakowałeś i byłeś tak naprawdę wiodącą postacią w zespole. Znaczy, no, staram się robić to, co do mnie należy, tak? Przyjmować i atakować, wspierać cały zespół tak jak tylko mogę. Jeżeli ja gdzieś tam mam, powiedzmy, gdzieś tam trochę lepszy dzień, no to rozgrywający gdzieś tam też mamy dobre połączenie, jesteśmy dobrymi kolegami poza i na boisku. Także no, to nawet nie chodzi o to. No. Ktoś musi, no. To nie jest tak, że nagle padło na mnie i gdzieś tam ja w kolejnych meczach na pewno też będę zdobywał punkty. Po prostu dzisiaj czułem się dobrze, rozgrywający też to czuli, my mamy połączenie bardzo dobre, tylko Gdzieś tam ten trzeci set na pewno utkwi mi w pamięci, bo zrobiliśmy naprawdę bardzo dobrą robotę. Wróciliśmy tak naprawdę, bo przegrywaliśmy w końcówce, wróciliśmy, a nie potrafiliśmy tego dokończyć i to najbardziej boli. Tradycyjny element naszego programu, czyli wygrajka. Dream Team piątej kolejki. Atakujący Maciek Muzaj, środkowi Jakub Kochanowski i Mateusz Bieniek, 34 i 33 punkty. Artur Szalpok i Bartek Bednosz, 41 punktów i 33 punkty odpowiednio. Rozgrywający Marcin Komenda, już chyba kolejna kolejka, w której to Marcin Komenda jest w Dream Teamie, jest najlepiej punktującym rozgrywającym. Na libero tutaj myślę, że nieoczywisty wybór, czyli Adam Kowalski, libero drużyny z Bydgoszczy, która w piątej kolejce ograła Tafi z Połem Kielce. Jeżeli chodzi o szóstą kolejkę, na ataku Mariusz Wlazły, 36 punktów. Na środku Kuba Kochanowski znowu zresztą, 34 punkty i jego rywal w szóstej kolejce na środku siatki, czyli Łukasz Swodczyk, 26 punktów. Na przyjęciu Tiboro Sard, 30 punktów i Sandero, 33 punkty. Rozgrywający tym razem nie Marcin Komenda, a Antoine Brizard, który zdobywa 29 punktów. I drużynę szóstej kolejki wieńczy Taichiro Koga, 19 punktów, bardzo wysoka skuteczność na przyjęciu, aczkolwiek gdyby przyjmował jeden raz mniej, no to nie otrzymałby premii za większą liczbę przyjęć. W klasyfikacji generalnej mamy zmianę. Poprzedni lider, czyli Zaksa Kluczbork, tym razem nie aż tak udana kolejka, 161 punktów, no i ten wynik nie wystarczył na obronę pierwszej pozycji. Z szóstej pozycji drużyna Klebark W1, 190 punktów i taki wynik wystarczył, żeby awansować na fotel lidera, przynajmniej w tym momencie. Zobaczmy również, co tam słychać w lidze szóstego seta. Tutaj na prowadzeniu drużyna Pink Team, drugie miejsce FC Karpaczewo B, trzecie miejsce Lechu Wolej. Filip Korfanty z jego drużyna ledwo przędziemy na czwartym miejscu. Na trzecim, przepraszam bardzo. Masz rację, Filipie, ledwo przędziemy. Są egzekwo na trzecim miejscu razem z drużynami Lechu Wolej i PGE Niepobite Gary. To, na co warto zwrócić uwagę, pomiędzy pierwszym a siódmym miejscem jest tylko 12 punktów różnicy. Chyba wyniki, które widzimy w tabeli, są już bardzo miarodajne. Jedynym spotkaniem, które jeszcze nie zostało rozegrane i może nieco zaburzyć obraz klasyfikacji, jest mecz Jastrzębskiego Węgla z BBTS-em Bielsko-Biała, które już wkrótce. Jeżeli chodzi o klasyfikację lig prywatnych, to pomimo tego, że mamy tylko 50 drużyn, to szósty set zajmuje 10. miejsce. Więc zajmuje 10. miejsce i traci wyłącznie 3 punkty do ligi klubowej SSPS Resowia, która ma aż 182 drużyny, czyli muszę przyznać, że poziom prezentowany przez naszych zawodników jest chyba bardzo wysoki. Więc zachęcajcie swoich znajomych do dołączenia do naszej ligi, no i może uda nam się jeszcze parę oczek w tej naszej klasyfikacji generalnej przysunąć wyżej. I chyba tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki Wygraj Polską Ligę Siatkówki, zwaną także Wygrajką. Zapraszajcie swoich znajomych do tej ligi. Rywalizacja jest bardzo, bardzo zacięta i wszystko może się zmienić w jedną kolejkę, więc zapraszam. Tyle w 5. odcinku podcastu Szósty Set. Mam nadzieję, że słuchało się nas dobrze. Jeżeli podobają się wam nasze komentarze, uważacie, że ma to sens, udostępnijcie nasz podcast, polubcie go na fanpage'u, polubcie również nasz fanpage. Zapraszamy standardowo już do naszej grupy Szósty Set na Facebooku. Chcielibyśmy stworzyć tam miejsce, w którym będzie można swobodnie dyskutować o piłce siatkowej. Pierwsi użytkownicy, pierwsze posty już się pojawiają, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Tradycyjnie można nas słuchać na iTunes, można nas słuchać na aplikacjach androidowych, Podcast Go i innych. Tradycyjnie również SoundCloud, YouTube, staramy się być wszędzie, żebyście mieli możliwość wyboru miejsca i sposobu, w jaki będziecie słuchać. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Filip Korfanty i Piotr Złoch.